Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Tym razem wybrałem materiały o śledztwach, o których Netflix zrealizował seriale dokumentalne True Crime. Wcześniej chcę Wam jeszcze podziękować za tak liczne odsłuchy mojego drugiego podcastu Strach Story. Odczytując wiadomości i widząc Wasze zaangażowanie, wiem, że ten program ma naprawdę liczną grupę fanów. I potwierdzają to także statystyki. Strach Story w zeszłym roku został uznany przez Spotify za najpopularniejszy nowy podcast roku, a teraz notuje jeszcze lepsze wyniki. Dziś opublikowałem ostatni, 10. odcinek 3. sezonu. Zawarłem w nim m.in. opowieść Darii, która opisała nam wspomnienia z pewnej czerwcowej nocy, kiedy to wsiadła do fałszywej taksówki. Z opowieści Darii można wyciągnąć wiele wniosków. Posłuchajcie, aby ustrzec się przed podobnymi zagrożeniami. Z 4. sezonem Strach Story wrócę najpewniej za kilka miesięcy. Do tego czasu proszę Was, abyście podsyłali mi swoje historie, które będę mógł wykorzystać w podcaście. Możecie to zrobić za pośrednictwem strony strachstory.pl. Sprawa Sophie Toscan du Plantier. Serial dokumentalny przedstawiający kulisy śledztwa nosi tytuł Sophie – Morderstwo w West Cork. To miało być kolejne spokojne Boże Narodzenie. Tak właśnie myślał komendant posterunku policji w irlandzkim mieście Skull z hrabstwa Cork. Niby dlaczego miałoby być inaczej, skoro cały region West Cork w latach 90. ubiegłego wieku uchodził za jeden z najspokojniejszych w kraju. Doświadczony nadinspektor Dermot Dwyer przedświąteczny czas zamierzał wykorzystać na porządkowanie zaległych, papierkowych spraw, których z końcem każdego roku bywało więcej niż zwykle. Wielu funkcjonariuszy dostawało wolne, aby pomóc rodzinom w przygotowaniu do świąt. Trzeba było ściąć drzewka na choinki, przygotować świąteczne ozdoby, ubić kilka indyków. Na posterunku pozostało niewielu policjantów. Boże Narodzenie zawsze było w Irlandii czasem, kiedy nawet przestępcy wykazywali więcej spokoju. Co innego w Nowy Rok. Wtedy zawsze zdarzały się jakieś incydenty. Głównie z pijanymi i awanturującymi się mieszczuchami. Ale póki co, przedświąteczne dni nie zapowiadały się dla policjantów jakoś szczególnie pracowicie. W poniedziałek 23 grudnia 1996 roku, kwadrans po 10, bożonarodzeniowy nastrój nadinspektora przerwał telefon, którego się nie spodziewał. A na pewno nie dzień przed Wigilią. Znał swojego rozmówcę. Jak niemal wszystkich z okolicy. Dzwonił Alfie, mieszkaniec oddalonej o niecałe 10 km wsi Turmore. Był roztrzęsiony i nie mógł wydusić z siebie nawet pojedynczego słowa. Dopiero po chwili poinformował, że jego żona, wywożąc śmieci na wysypisko, natknęła się na zakrwawione zwłoki kobiety. Ofiara miała na sobie tylko koszulę nocną, kalesony oraz brązowe buty. Jej ubrania zaczepione były o drut kolczasty tuż przy bramie wjazdowej na dróżce prowadzącej do dwóch domów. W jednym mieszkał Alfie z żoną. W drugim ich francuska sąsiadka, która przyleciała z Paryża zaledwie 3 dni wcześniej. Choć twarz kobiety była zmasakrowana do tego stopnia, że nie można było jej rozpoznać, Alfie był niemal pewny, że zwłoki należały właśnie do tej francuski. Ten telefon zamroził nadinspektorowi krew w żyłach, choć nie należał on do ludzi wrażliwych. Koledzy z pracy nazywali go nawet irlandzkim Colombo, a w swojej karierze, zanim trafił do Skull, zajmował się wieloma zbrodniami i oglądał setki zwłok. Dwyer był wstrząśnięty nie tylko dlatego, że nie spodziewał się, że tuż przed świętami wydarzy się tak straszna tragedia. Miał też zupełnie inny powód. Dobrze znał kryminalną historię tego regionu. Wiedział, że w tej okolicy nikt nikogo nie zamordował i to od ponad 100 lat. Ostatnie zabójstwo miało tam miejsce jeszcze w XIX wieku.
irlandzkie miasteczko Skull położone jest w południowo-zachodniej części hrabstwa Cork. Liczy zaledwie kilkuset mieszkańców. Wszyscy się tam znają, tworzą niemal rodzinną społeczność. I tak jak przy każdej okazji podkreślają miejscowi, bardzo tolerancyjną społeczność w stosunku do swoich gości. Nic więc dziwnego, że od dawna ta część Irlandii przyciąga wielu z nich. Nasz region uchodzi wręcz za strefę międzynarodową. Od lat przyjeżdżają tu ludzie z całej Europy i osiedlają się u nas na stałe. Wszystkich przyjezdnych nazywamy żartobliwie importowanymi. Jedni są artystami, inni pływają łodziami. Pociągają ich dzikie i surowe krajobrazy, nasz folklor i niemal baśniowy klimat, a przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo. Zwłaszcza w tym ostatnim stwierdzeniu nie ma nawet grama przesady. Garda, czyli tamtejsza policja, w połowie lat 90. nie miała w zasadzie nic szczególnego do roboty. Ich interwencje ograniczały się jedynie do sporadycznego wypisywania mandatów za przekroczenie prędkości. Może czasami ktoś po cięższym dniu wypił w pubie o jedno piwo za dużo, a później wracając nocą do domu, próbował krzykiem wyrzucić z siebie złe emocje. Zbrodnia to przecież żadna, co najwyżej niegrzeczność i uciążliwość. A jeśli już dochodziło do jakichś awantur, konfliktów czy kradzieży, miejscowi woleli rozwiązywać te problemy między sobą, bez niepotrzebnego angażowania policji. Ktoś komuś pogroził palcem, ktoś się na kogoś obraził, ale po kilku dniach wszyscy i tak się godzili. Później wszystko wracało do normy. Taka idylla przyciągała do Skull tych importowanych. W roku 95 obcokrajowcy mieszkali już w co trzecim domu. Anglicy, Norwegowie, Niemcy lub Holendrzy. Niektórzy osiedlili się w Skull na stałe. Inni, choć posiadali swoje domy, byli jedynie gośćmi. Pojawiali się co jakiś czas, aby szukać odpoczynku i wytchnienia od wielkomiejskiego życia. Jedną z takich osób była 39-letnia Francuzka, Sophie Toscan du Plantier. Irlandię po raz pierwszy odwiedziła, gdy była jeszcze nastolatką i od razu zakochała się w tym kraju, w jego kulturze, folklorze, a przede wszystkim w mieszkańcach. W dorosłym życiu często wracała do tego kraju i marzyła, żeby kiedyś osiąść tutaj na stałe. Rodowita Paryżanka była żoną Daniela, znanego francuskiego producenta filmowego. Dzięki niemu zaistniała w branży. Zajęła się produkcją filmów dokumentalnych. Dzięki wysokiej pozycji męża w showbiznesie, drzwi ich rodzinnego domu praktycznie się nie zamykały. Niekończące się imprezy i ciągłe spotkania z ludźmi kultury. Kolacje z politykami. Obowiązkowa obecność na premierach czy bankietach. Na początku taki świat imponował Sophie. Jednak z czasem kobieta poczuła się tym wszystkim zmęczona. Długo szukała swojej odskoczni. Znalazła ją w Irlandii, a konkretnie w okazałym domu, jaki kupiła w odludnej okolicy niedaleko Skull. Na co dzień prowadziła bardzo aktywny tryb życia, dlatego co jakiś czas potrzebowała chwili odpoczynku. Kilku dni tylko dla siebie, z dala od głośnego świata, którego była częścią. To mogły jej zapewnić tylko chwile spędzone w samotności. W podróżach do Irlandii często towarzyszył jej syn z pierwszego małżeństwa. Gdy z jakiegoś powodu nie mógł jej towarzyszyć, przyjeżdżała sama. Jej małżeństwo z Danielem, choć pozornie idealne, nie było usłane różami. Wrażliwa romantyczka i 16 lat starszy od niej, twardo stąpający po ziemi producent, nie zawsze potrafili się ze sobą zgodzić. O ich kłótniach i zapowiedziach rozwodu wiedzieli tylko członkowie najbliższej rodziny. Podobnie jak o kochanku Sophie, dla którego kobieta zamierzała zostawić męża. Ostatecznie tego nie zrobiła. Jej trwający ponad rok romans zakończył się pod koniec 1996 roku. Sophie wróciła do męża. Postanowiła ratować swoje małżeństwo. Aby to zrobić, potrzebowała świeżych sił. Było tylko jedno miejsce, w którym mogła je odzyskać. Jej wiejski, irlandzki dom.
Swój lot zarezerwowała na 20 grudnia. Nie była pewna, kiedy wróci, więc kupiła dwa bilety powrotne na 23 oraz 24 grudnia. Pewne było tylko jednego, że święta Bożego Narodzenia spędzi w Paryżu z mężem i z synem i że będzie to dla niej początek zmian na lepsze w jej małżeństwie. Początkowo zamierzała spędzić kilka dni w Irlandii w całkowitej samotności. W ostatniej chwili nieoczekiwanie zmieniła jednak zdanie. Zaczęła namawiać swoich bliskich, aby jej towarzyszyli. Matkę, siostrę, przyjaciółkę. Jednak każda z osób, którą Sophie poprosiła o towarzystwo, miała już swoje plany, których nie mogła zmienić. Ostatecznie paryżanka do samolotu lecącego do Cork z międzylądowaniem w Dublinie wsiadła sama. Tuż przed 17 piła już herbatę w swoim wiejskim domu. Na zewnątrz panował mrok, więc Sophie znów mogła zobaczyć za oknem światło swojej ulubionej latarni morskiej, za którą będąc w Paryżu tęskniła najbardziej. 3 dni później, z nad jej zmasakrowanym martwym ciałem, stał inspektor Dwyer. Policyjne oględziny wykazały, że Sophie zmarła z powodu licznych ran zadanych tępym narzędziem. Jej długie włosy zaplątały się w kolczasty krzak, przy którym ją znaleziono. Na czole znajdowały się otwarte rany, a jej prawe ucho zostało niemal oderwane. Obok lewego ramienia leżał zakrwawiony kamień. Między zwłokami a ogrodzeniem z drutu kolczastego leżał zakrwawiony betonowy pustak. Sekcja zwłok potwierdziła, że to właśnie nim sprawca zadał kobiecie cios w plecy, a następnie zakatował na śmierć leżącą już na ziemi ofiarę. Rozpoczęło się policyjne śledztwo. Jednak miejscowi funkcjonariusze nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z jakimkolwiek morderstwem. Dlatego do pomocy oddelegowano do Skull specjalną grupę kilkunastu detektywów z Cork. Ich szefem został irlandzki Colombo, czyli nadinspektor Dermot Dwyer. Każde śledztwo należy zacząć z otwartym umysłem. Wyzbyć się mylnych, utartych przekonań. Liczą się dowody oraz tropy. To właśnie nimi się kierujemy. Ale w przypadku zabójstwa Francuzki tych dowodów nie mieliśmy. Na miejscu nie znaleźliśmy narzędzia zbrodni. Był jeden odcisk buta w bliżej nieokreślonym rozmiarze. W 2-3 miejscach znaleźliśmy plamy krwi. I nic poza tym. Krew znaleziono między innymi na metalowej bramie wjazdowej. Próbki pobrano do badań i przesłano do Dublina. Zakładano, że mogą one należeć do sprawcy. Następnie postanowiono przyjrzeć się bliżej domowi Sophie. Hipotetycznie to właśnie w nim mogło dojść do napaści, po której kobieta uciekła dróżką w stronę bramy, gdzie ostatecznie została zabita. Jednak w środku nie stwierdzono żadnych oznak walki, żadnych przewróconych mebli, porozrzucanych przedmiotów. Nie było też śladu jakiegokolwiek włamania czy agresji. Całe wnętrze wyglądało bardzo schludnie i czysto. Przy zlewie stał jeden umyty talerz, jeden kubek, łyżka i widelec. Wskazujące, że ostatni posiłek Sophie spożyła w samotności. Jednak w zlewie znajdowały się 2 umyte kieliszki do wina. Choć nie było na nich żadnych odcisków palców, śledczych zainteresowało to, że były 2. Czyżby zabójca odwiedził ją tuż po kolacji? Pierwsze policyjne hipotezy tak właśnie zakładały. Ustalono, że do zbrodni doszło w nocy, z niedzieli na poniedziałek. Sprawca prawdopodobnie przyszedł do niej, gdy już leżała w łóżku po kolacji. Wspólnie napili się wina, następnie kobieta umyła kieliszki i wyszła ze swoim gościem na zewnątrz. Być może chciała go odprowadzić do bramy wjazdowej. Gdy doszli do niej, została przez niego zaatakowana. Ale kim był ten tajemniczy gość? Swoje śledztwo policja zaczęła od przesłuchania najbliższej rodziny Sophie. Większość jej krewnych od razu wskazała człowieka mogącego stać za tym morderstwem. Ich zdaniem mężczyzną odpowiedzialnym za śmierć mógł być mąż Sophie, Daniel.
Członkowie rodziny ofiary nigdy nie darzyli go zbytnią sympatią. Od początku sprzeciwiali się temu małżeństwu. Uważali, że wpływowy producent filmowy wykorzystał romantyczną naturę Sophie, aby ją w sobie rozkochać, ale ona nie była z nim szczęśliwa. Policjanci usłyszeli, że choć Sophie twierdziła, że chce ratować swoje małżeństwo, coraz częściej wspominała o rozwodzie. Daniel bardzo się tego obawiał, ponieważ straciłby wtedy dużą część swojego majątku. Śmierć żony ewidentnie była mu na rękę. Nie tylko nie musiałby się niczym dzielić, ale dodatkowo był jedynym beneficjentem jej polisy na życie. Daniel odmówił złożenia zeznań przed irlandzką policją. Nie zgodził się nawet na przyjazd w celu dokonania identyfikacji zwłok. Jako zastępcę wysłał do Irlandii swojego asystenta. Czy Daniel mógł wysłać także kogoś, aby pozbył się jego żony? Zeznanie złożone przez właścicielkę miejscowego sklepu spożywczego kazało policjantom przyjrzeć się bliżej tej teorii. Marie Ferrel opowiedziała śledczym, że dzień po swoim przylocie Sophie odwiedziła jej sklep. Gdy robiła zakupy, właścicielka zauważyła stojącego na zewnątrz nieznanego jej mężczyznę. Ubrany był w długi, czarny płaszcz, dżinsy i zimowe buty. Gdy Sophie opuściła sklep, ten człowiek też poszedł za nią, zachowując bezpieczną odległość. Czy ją śledził? Nawet jeśli tak, śledczy nie mieli na to absolutnie żadnych dowodów. Innym podejrzanym został były kochanek Sophie. Mężczyzna podobno nigdy nie pogodził się z ich rozstaniem. Wciąż miał do niej wydzwaniać i jej grozić. Wcześniej kilka razy gościł w jej irlandzkim domu, więc doskonale znał te okolice. No i miał motyw. Czy tamtego wieczoru złożył jej niezapowiedzianą wizytę? Czy chciała, by do niego wróciła, a gdy Sophie odmówiła, wściekł się i ją zabił? Policjanci sprawdzili ten trop, ale szybko okazało się, że były kochanek miał żelazne alibi, a ostatni raz w Irlandii był pół roku wcześniej. Choć francuski trop wydawał się policjantom bardzo prawdopodobny, upadł jeszcze szybciej niż się pojawił. Wtedy śledztwo brało zupełnie inny kierunek. Jeżeli sprawca nie pochodził z innego kraju, to musiał nim być ktoś miejscowy. Ktoś, kto doskonale znał okolice i wiedział, gdzie dokładnie znajduje się dom Sophie. Położony był w odludnej okolicy, blisko 10 km od Skull. Tym bardziej, że nawet niektórzy policjanci mieli na początku problem z dotarciem do tego miejsca. Ważnej wskazówki śledczym dostarczyła asystentka zamordowanej francuski. Zeznała ona, że krótko przed swoim wyjazdem Sophie wspominała jej o pewnym człowieku, z którym była umówiona w Irlandii. Co prawda nie zdradziła jego nazwiska, ale określiła go jako miejscowego dziennikarza, pisarza i poetę, z którym łączyła ją dość bliska relacja. Sophie była zafascynowana jego wierszami, które zamierzała wydać we Francji. Policjanci niemal od razu domyślili się, o kogo mogło chodzić. Jeszcze raz wezwali na przesłuchanie Marie Farel, po czym zapytali, czy człowiekiem w czarnym płaszczu mógł być miejscowy dziennikarz Ian Bailey. Choć wcześniej kobieta twierdziła, że nie znała tego mężczyzny, tym razem stanowczo powiedziała, że tak, że to na pewno był on. Był Anglikiem, mieszkał u nas od kilku lat i pisał artykuły do kilku miejscowych dzienników. Niewiele osób go lubiło. Prawdę mówiąc, chyba wszystkim działał na nerwy. Był narcyzem przeświadczonym o własnej wyższości. Miejscowych traktował jak zacofanych wieśniaków, a przyjezdnych nazywał bandą niespełnionych artystów i ćpunów. Nadinspektor Dwyer postanowił sprawdzić Baileya. Tym bardziej, że od czasu morderstwa napisał on kilka artykułów zawierających dość istotne szczegóły, o których policja nie informowała dziennikarzy. Osoba Anglika szybko zaczęła budzić wątpliwości śledczych. Ian Bailey był pierwszym dziennikarzem, który pojawił się na miejscu zbrodni. Policja poinformowała o tym media dokładnie o 14:00. Anglik twierdził, że dowiedział się o zbrodni 20 minut wcześniej od innego dziennikarza.
Eddie Cassidy z redakcji Cork Examiner potwierdził to podczas przesłuchania. Jednak nie powiedział Bale'owi, że ofiara pochodziła z Francji. Mówił tylko, że pochodziła z zagranicy. Po prostu tyle tylko wiedział od swojego policyjnego informatora. W kosmopolitycznym West Cork mieszkało bardzo wielu cudzoziemców, a mimo to Bailey pojechał prosto na miejsce zbrodni do domu Sophie. Jeszcze dziwniejsze okazało się zeznanie znajomej dziennikarza. Kobieta, dokładnie za kwadrans 12, odebrała od Iena telefon. Bailey poinformował ją, że nie może przyjechać do niej na umówione spotkanie, ponieważ doszło do morderstwa i musi się zająć tą sprawą. Na pytanie, kto jest ofiarą, odpowiedział, że podobno jakaś Francuzka. 15 minut wcześniej z tą samą informacją zadzwonił do swojego kolegi, któremu obiecał przywieźć ubitego indyka na świąteczny obiad. Na tym nie kończyły się dziwne zeznania miejscowych. 45 minut po tym, jak policja została poinformowana o odkryciu ciała, dziewczyna Bailey'a odwiedziła swoich znajomych w jednej z pobliskich wsi. Gdy zapytano ją o Iena, odpowiedziała, że przez kilka następnych dni będzie bardzo zajęty, ponieważ bada popełnione właśnie morderstwo. Nadinspektor Dwyer doszedł do wniosku, że w tym czasie o popełnieniu morderstwa mógł wiedzieć jedynie sam sprawca. Ian Bailey z reportera stał się więc głównym podejrzanym. Policjanci postanowili odwiedzić dziennikarza. Podczas rozmowy z nim zauważyli, że jego przedramiona oraz obie dłonie były świeżo poranione. Eksperci, którzy badali wcześniej ciało, uznali, że sprawca także musiał odnieść rany, ponieważ krzaki, w których leżało ciało, miały długie i ostre kolce. Anglik twierdził jednak, że jego zadrapania powstały jak ścinał choinkę. Miał także widoczną ranę na czole. Jego zdaniem zranił go indyk, którego próbował ubić w dzień, w którym dowiedział się o morderstwie. Swoją wcześniejszą wiedzę o zbrodni tłumaczył tym, że miał na policji tajnego informatora, którego nazwiska nie mógł zdradzić. To dlatego pierwotnie zeznał, że o zbrodni dowiedział się dopiero 20 minut przed 14, choć w rzeczywistości po raz pierwszy usłyszał o niej kilka godzin wcześniej. Był jeszcze jeden szczegół, który przykuł uwagę funkcjonariuszy. Szukaliśmy czarnego płaszcza. Za jego domem znaleźliśmy ślady po wielkim ognisku, szerokie na blisko 2 metry. Zaczęliśmy przekopywać popioły, by zobaczyć, co ocalało z płomieni. Wydobyliśmy z nich pozostałości odzieży. Guziki od płaszcza, strzępy dżinsów, a nawet zimowe buty. Spalił w ognisku ubrania podobne do tych, które zdaniem świadka nosił mężczyzna śledzący Francuzkę. Choć detektyw był już niemal pewny, że mordercą jest angielski dziennikarz, aby go aresztować, potrzebował dowodów. Albo przynajmniej wiarygodnego świadka, który widziałby go w pobliżu miejsca zbrodni. 11 stycznia przyszedł nieoczekiwany przełom w tej sprawie. W tym dniu na posterunek policji zadzwoniła z budki telefonicznej kobieta. Przedstawiła się jako Fiona. Twierdziła, że w noc morderstwa widziała tajemniczego mężczyznę. Stał na moście Calfeda, niedaleko domu Sophie. Miał na sobie długi, ciemny płaszcz i sprawiał wrażenie mocno pijanego. To mógł być ważny świadek, którego policja potrzebowała. Śledczy próbowali namierzyć kobietę, prosząc ją przez media o ujawnienie się. Kilka dni później Fiona zadzwoniła ponownie. Twierdziła, że nie może się zgłosić na posterunek, ponieważ tamtej nocy była z innym mężczyzną i gdyby prawda o tym wyszła na jaw, to mogłoby zagrozić jej małżeństwu. Trzeci raz zadzwoniła 24 stycznia. Tym razem ze swojego domowego telefonu. Policja szybko namierzyła jej adres. Okazało się, że tą tajemniczą Fioną była znana już policjantom Marie Ferrell. Ta sama, która widziała przed swoim sklepem mężczyznę w czarnym płaszczu. Kobieta została poproszona o złożenie oficjalnych zeznań. Zgodziła się, pod warunkiem, że nie będzie musiała zdradzać tożsamości swojego kochanka. Po przybyciu na posterunek policji okazało się, że Marie wcześniej nie powiedziała detektywom wszystkiego.
Dobrze znała człowieka w płaszczu, który przed jej sklepem śledził Sophie. Znała też człowieka z mostu, którego widziała w noc morderstwa. Teraz gotowa była wyznać całą prawdę. Tym mężczyzną był Ian Bailey. 10 lutego 1997 roku Ian Bailey został aresztowany. Razem z nim zatrzymano jego dziewczynę. Postanowiono przesłuchać ich oddzielnie. Ich wersje początkowo były zgodne. Wieczór poprzedzający morderstwo spędzili wspólnie w jednym z pubów Skull. Wyszli z niego tuż po północy. Wracając do domu, przejeżdżali blisko domu francuski. Nie zauważyli wówczas niczego podejrzanego. W oczy rzuciło im się tylko to, że w domu sąsiada odbywała się głośna impreza. Po powrocie do siebie wypili herbatę i szybko położyli się spać. Następnego dnia dziennikarz otrzymał telefon z informacją o popełnionej zbrodni. Irlandzkie prawo pozwala przetrzymywać osoby aresztowane maksymalnie przez 12 godzin. Po upływie tego czasu trzeba ich zwolnić lub przedstawić zarzuty. Śledczy postanowili maksymalnie wykorzystać każdą godzinę. Dziewczyna Anglika została najpierw poinformowana, że jej chłopak przyznał się do popełnienia zbrodni. Później zasypano ją gradem pytań. W ich trakcie jej zeznania zaczęły się zmieniać. Okazało się, że Bailey wstał w nocy i wyszedł z domu. Nie było go kilka godzin, a gdy wrócił nad ranem, na swoich ramionach i dłoniach miał zadrapania, których nie zauważyła poprzedniego dnia. Ostatecznie zapytana wprost, czy wierzy w niewinność swojego partnera, odpowiedziała, że nie jest tego taka pewna. Bailey z kolei usłyszał od policjantów, że jego partnerka wskazała go jako sprawcę zabójstwa. Dziennikarz był jednak nieugięty i w dalszym ciągu wszystkiemu zaprzeczał. Twierdził, że nie znał francuski, choć później przyznał, że raz czy dwa widział ją w miasteczku. Choć pisał wiersze, nigdy nie umawiał się z Sophie na wydanie jego poezji we Francji. Przypomniał sobie co prawda, że jednak wstawał w nocy, ale nie po to, aby dokonać zabójstwa, ale po to, aby popracować w swoim gabinecie. Do rana miał pisać zaległy artykuł do miejscowego dziennika. Zanim ponownie położył się do łóżka, postanowił ściąć choinkę. To wtedy pokaleczył dłonie i ramiona. W Irlandii, aby postawić komuś zarzuty, potrzebne są niepodważalne dowody. Nasze prawo odrzuca możliwość dopuszczenia jakichkolwiek poszlak w trakcie procesu, nawet gdyby jednogłośnie wskazywały czyjąś winę. A my takich dowodów nie mieliśmy. Po upływie 12 godzin musieliśmy ich wypuścić do domu. Bailey miał swoje własne wytłumaczenie na każdą policyjną wątpliwość. Nie zawsze jego wersja wydarzeń trzymała się kupy, ale śledczy nie mogli udowodnić, że nie było tak jak mówił. Krew znaleziona na miejscu zbrodni należała do ofiary. Na jej ciele nie znaleziono śladów DNA sprawcy. Marie twierdziła, że widziała go w pobliżu domu ofiary, ale nawet gdyby faktycznie tam był, to nie czyniło z niego od razu mordercy. Tymczasem niechęć mieszkańców Skull do tego angielskiego dziennikarza wkrótce przerodziła się w jawną wrogość. O popełnienie zbrodni oskarżali go dosłownie wszyscy. Miasteczko aż kipiało od kolejnych plotek. Nawet tych najbardziej absurdalnych, mówiących, że podczas pełni Ian wył do księżyca. Byłoby to może nawet i zabawne, gdyby nie fakt, że wielu mieszkańców po prostu w to wierzyło. Anglik nigdy nie bał się wygłaszać publicznie kontrowersyjnych opinii. Ataki na swoją osobę nazywał wprost próbą wykorzystania sytuacji przez innych, aby go zniszczyć lub się go pozbyć. Wcześniej wszystkich cudzoziemców nazywał zdegenerowanymi dziwakami i ćpunami. Miejscowych uważał za zacofanych wieśniaków, wierzących w duchy i wilkołaki. O tych, których nie znosił, pisał wiersze, które później publicznie odczytywał w zatłoczonym pubie. Jeśli rzeczywiście ktoś chciałby wykorzystać zamordowanie francuski do pozbycia się najbardziej znienawidzonego człowieka w miasteczku, miał ku temu uzasadnione powody.
W pewnym momencie na policję zaczęli się zgłaszać kolejni świadkowie. I to tacy, którzy przysięgali, że Anglik do popełnienia tej makabrycznej zbrodni się przyznał. Jedni twierdzili, że Ian w ich obecności płakał i przysięgał, że zabił Sophie zupełnie przypadkowo. Inni na własne uszy mieli usłyszeć, jak Anglik z dumą w głosie opowiadał, że gonił Francuzkę, a następnie zatłukł ją na śmierć. Takich zeznań nadinspektor potrzebował. Złożone w sądzie pod przysięgą mogły w końcu posłać zabójcę do więzienia. Kilka miesięcy później Bailey ponownie został aresztowany. Początkowo zaprzeczył temu, że kiedykolwiek przyznał się do popełnienia morderstwa. Później zmienił zdanie. Bronił się jednak, że opowiadał miejscowym o swoich hipotezach na temat przebiegu zabójstwa. Aby pomóc lepiej zrozumieć swoim rozmówcom swój punkt widzenia, opowiadał o mordercy w pierwszej osobie. Poszedłem, wziąłem kamień, uderzyłem, zabiłem. Twierdził przy tym, że te wypowiedzi podszyte były czarnym humorem i sarkazmem, którego najwidoczniej wieśniacy nie zrozumieli. Policja była jednak pewna, że tym razem Bailey już się nie wywinie. Prokuratura miała zupełnie odmienne zdanie. Uznano, że zebrane przez śledczych relacje świadków nie są wystarczające, aby oskarżyć dziennikarza o dokonanie morderstwa. Zeznania świadków, choćby najbardziej prawdopodobne, nie mogły zastąpić dowodów kryminalistycznych, a tych nadal brakowało. Mijały kolejne lata, a sprawa zabójstwa Sophie wciąż pozostawała niewyjaśniona. W roku 2005 wydarzyło się coś, co wstrząsnęło opinią publiczną. Marie Farrell w jednym z telewizyjnych programów przyznała, że składając swoje dotychczasowe zeznania obciążające Iena, kłamała. Mało tego, publicznie przyznała, że nie widziała tego mężczyzny, gdy śledził Sophie ani przed sklepem, ani później na moście w nocy morderstwa. Zapytana przez reportera o powody, dla których postanowiła obciążyć niewinnego człowieka, odparła, że zmusiła ją do tego policja. Marie dodatkowo twierdziła, że podczas pierwszego przesłuchania w 1996 śledczy dali jej do podpisania 3 puste kartki. Zapowiedzieli jednocześnie, że sami dopiszą później treść jej zeznań, tak aby pasowały do prowadzonego przez nich śledztwa. Irlandia była w szoku. Ian Bailey, który już wcześniej publicznie oskarżał policję o korupcję i bezpodstawną nagonkę na jego osobę, był w niebo wzięty. Natychmiast pozwał kilka gazet, które od kilku lat wprost nazywały go mordercą. I choć Marie zeznawała wówczas na jego korzyść, Anglik przegrał proces. Policja znalazła się w wielkim ogniu krytyki. Pojawiły się głosy mówiące, że funkcjonariusze, którzy prowadzili śledztwo, najpierw wyznaczyli sprawcę, a dopiero później zaczęli wpływać na świadków, aby go pogrążyć. Irlandzki rzecznik praw obywatelskich powołał specjalną komisję, która miała wyjaśnić wszystkie te nieprawidłowości. Najpierw przesłuchano podejrzanego, jego partnerkę oraz Marie. Wszyscy troje obciążyli swoimi zeznaniami policję. Dodatkowo okazało się, że wiele przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zbrodni w tajemniczych okolicznościach zniknęło z policyjnego magazynu, w tym kilkumetrowa metalowa brama wjazdowa, na której znajdowały się ślady krwi. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co się z nią stało. Później przesłuchano policjantów zaangażowanych w śledztwo. Wszyscy zgodnie twierdzili, że do żadnych nieprawidłowości nie dochodziło. Żaden ze świadków nigdy nie był przez nich przymuszany do składania fałszywych zeznań, a dwukrotne aresztowanie podejrzanego miało swoje uzasadnienie. Słowo przeciwko słowu. Zwykli cywile kontra policja. Przedstawiciele komisji śledczej w swoim raporcie uznali, że skoro policjanci twierdzili, że nie złamali prawa, to znaczy, że faktycznie tak było. Po szczegółowym dochodzeniu komisja uznała, że co prawda doszło w trakcie śledztwa do pewnych naruszeń oraz poważnych błędów związanych z zarządzaniem śledztwem. Nie stwierdzono jednak obecności korupcji na wysokim szczeblu policyjnym. Uznać zatem należy, że wszystkie błędy były wynikiem niekompetencji, a nie złej woli funkcjonariuszy.
Nie udowodniono także, że świadkowie byli zmuszani do składania fałszywych zeznań przeciwko podejrzanemu. Skoro Irlandczycy mieli problem z rozwiązaniem tego śledztwa, za sprawę wzięli się Francuzi. Francuskie prawo, w przeciwieństwie do tego irlandzkiego, dopuszcza uznanie poszlak. I właśnie na tej podstawie francuski sąd oparł swój własny akt oskarżenia. W 2018 roku uznano, że istnieją wystarczające podstawy, aby rozpocząć proces w Paryżu. Anglik z powodu swojej nieobecności sądzony był zaocznie. 31 maja 2019 roku zapadł długo wyczekiwany wyrok. Ian Bailey został uznany winnym dokonania morderstwa z premedytacją i skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Od tego momentu angielski dziennikarz jest ścigany międzynarodowym listem gończym. Rodzina Sophie była zadowolona z takiego rozstrzygnięcia. Liczono, że sprawiedliwości stanie się zadość i skazany zabójca trafi za kratki. Tu z pomocą skazanemu przyszedł jednak irlandzki sąd najwyższy, który nie zgodził się na jego ekstradycję. Echa tej sprawy wciąż rozbrzmiewają w obu krajach. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojej wizyty w Dublinie zasugerował, że jeśli Bailey zdecyduje się przylecieć do Francji, otrzyma możliwość ubiegania się o powtórzenie procesu. Ten jednak stanowczo odmówił takiemu rozwiązaniu. Nadal twierdzi, że stał się kozłem ofiarnym, a prawdziwy morderca do dziś pozostaje na wolności. Przez fałszywe oskarżenia jego sąsiedzi traktują go jak mordercę. Nie chcą z nim rozmawiać, nie odpowiadają na jego dzień dobry. Po wielu latach opuściła go także jego partnerka. Podobno nie była w stanie znieść presji społecznej oraz nazywania jej narzeczoną mordercy. Rodzina Sophie nie ma żadnych wątpliwości. To on zabił. W Irlandii zdania są dziś podzielone. Jedni przychylają się do opinii, że powinien zgnić w więzieniu. Inni są całkowicie odmiennego zdania. Ci, którzy nie wierzą w jego winę, podkreślają, że choć jego charakter pozostawia wiele do życzenia, a brak sympatii do niego miał swoje uzasadnienie, to nigdy nie znaleźliśmy choćby jednego dowodu potwierdzającego, że to właśnie on zabił. I z bólem muszę dziś przyznać, że mają rację. Bez dowodów nie ma winy. Obrońcy Anglika dodają przy tym, że miejscowi policjanci już na samym początku swojego śledztwa wytypowali potencjalnego sprawcę, a dopiero później skupili się na tym, aby udowodnić mu winę. Na razie Ian Bailey oficjalnie pozostaje zarówno skazanym mordercą, który skutecznie uniknął odsiadki, jak i osobą niewinną, której nie przedstawiono oficjalnych zarzutów. Czyli zamordował kobietę, ale jednocześnie jej nie zamordował. Dla Francuzów prawda jest oczywista. Dla Irlandczyków ta sprawa nadal pozostaje jedynym nierozwiązanym zabójstwem w Skull. I jednocześnie jedynym, jakie w ogóle miało miejsce w tym miasteczku w XX wieku. Sprawa Marty del Castillo. Serial dokumentalny przedstawiający kulisy śledztwa nosi tytuł Gdzie jest Marta? Marta del Castillo Casanueva miała 17 lat. Pochodziła z Sewilli. Lubiła taniec i zabawę. Planów miała tak dużo, że czasami martwiła się nawet, czy zdąży je wszystkie zrealizować. Otaczało ją mnóstwo przyjaciół, z którymi nastolatka utrzymywała stały kontakt. Jak większość jej hiszpańskich rówieśniczek, mnóstwo czasu spędzała z telefonem w ręku. Praktycznie nigdy się z nim nie rozstawała. Swoimi przeżyciami dzieliła się w mediach społecznościowych, zarówno wtedy, gdy była szczęśliwa, jak i w chwilach smutku czy niepowodzeń. Publikowała wpisy, wrzucała swoje fotki, a reakcji znajomych pod jej postami nigdy nie brakowało. Wszechobecna w jej życiu technologia komórkowa trochę martwiła jej rodziców, chociaż potrafili oni dostrzec także pozytywną stronę tego faktu. Cieszyli się, że dzięki temu mieli ze swoją córką stały kontakt. Marta zawsze odbierała połączenia, a gdy akurat nie mogła tego zrobić,
co zdarzało się niezwykle rzadko, natychmiast oddzwaniała lub pisała SMS-a. Do swojej stałej obecności pod telefonem przyzwyczaiła wszystkich tak bardzo, że gdy 24 stycznia 2009 roku jej komórka nagle zamilkła, najbliżsi dziewczyny od razu poczuli, że musiało stać się coś złego. I niestety, jak już wiemy, mieli rację. Bardzo szybko okazało się, że nastolatka zaginęła bez wieści. W życiu bohaterki naszej opowieści, Marty, tak jak wspomniałem, technologia komórkowa odgrywała bardzo ważną rolę. Jak się miało później okazać, informacje zaczerpnięte z jej telefonu były ważne podczas późniejszych poszukiwań. Możemy nawet powiedzieć, że były to kluczowe elementy śledztwa. Dane z jej komórki wykorzystano zarówno przy ustaleniu tego, jak wyglądały jej ostatnie chwile przed zniknięciem, aż po próby wskazania osób za nie odpowiedzialnych. I choć w wielu aspektach okazała się ona niezwykle pomocna, to nie obyło się też bez kontrowersji, bo czasami te informacje, zamiast pchnąć śledztwo do przodu, po prostu gmatwały je jeszcze bardziej, a osobom podejrzanym pozwalały na zabawę z policją w kotka i myszkę. A przecież to tak, że od prawidłowego wykorzystania technologii komórkowej przez śledczych zależało to, czy uda im się rozwiązać zagadkę tajemniczego zaginięcia i odkryć, która prawda będzie tą jedyną, słuszną prawdą, bo w tej sprawie było ich co najmniej kilka, podobnie jak wersji tego, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej styczniowej nocy w stolicy Andaluzji. 24 stycznia 2009 roku, choć była to sobota, Marta wstała bardzo wcześnie. Od samego rana pomagała mamie w domowych obowiązkach. Sprzątała, zmieniała pościel i robiła pranie. Jej rodzina zapamiętała ogromne podekscytowanie Marty, które nie opuszczało jej praktycznie od chwili, gdy się obudziła. Jej radość związana była z wieczornymi planami. 17-latka była umówiona z przyjaciółmi w pobliskim centrum handlowym. Nie mogła się już doczekać tego spotkania. Po obiedzie Marta postanowiła odpocząć w swoim pokoju. Oczywiście obowiązkowo z telefonem w ręku. Wrzuciła kilka fotek na social media. Słuchała swojej ulubionej muzyki. W międzyczasie rozmawiała na czacie z przyjaciółką. Gdy tylko zaczęła się przygotowywać do wyjścia, w mieszkaniu zadzwonił domofon. Tylko Marta wiedziała, kto przyszedł. Jej matka nie była zadowolona, kiedy dowiedziała się, że tym gościem był 19-letni Miguel Carcanio, były chłopak Marty. Para była ze sobą zaledwie półtora miesiąca. Miguel nigdy nie przypadł do gustu rodzicom dziewczyny. Uważali go za lenia i obiboka. Nie podobało im się podejrzane towarzystwo, z którym się zadawał. Nic więc dziwnego, że poczuli sporą ulgę, gdy tuż po Bożym Narodzeniu Marta oznajmiła im, że z nim zerwała. Choć była w nim szaleńczo zakochana, z czasem zaczęła się go po prostu bać. Raz nawet zwierzyła się swojej najlepszej przyjaciółce, że od pewnego czasu 19-latek stał się bardzo zazdrosny, a przy tym ogromnie apodyktyczny. Wychodząc z domu, Marta powiedziała mamie, że musi z nim porozmawiać i raz na zawsze coś wyjaśnić. Więcej szczegółów obiecała zdradzić jej po powrocie. Pół godziny później na rozmawiającą parę natknął się ojciec Marty. Wracałem właśnie po pracy do domu z zakupami. Było mniej więcej w pół do szóstej. Moja córka stała w drzwiach i rozmawiała z tym chłopakiem. Tuż obok stał jego skuter. Zanim wszedłem do bloku, oznajmiłem Marcie, że nie chcę, aby nim jeździła. To jedyne, co jej wtedy powiedziałem. Gdy wybiła 21, a 17-latka wciąż nie wróciła, matka postanowiła do niej zadzwonić. Czyżby jej córka zmieniła swoje wieczorne plany, z powodu których była tak podekscytowana? Przecież to byłoby do niej zupełnie niepodobne. A może poszła na spotkanie z przyjaciółmi prosto po zakończonej rozmowie z Miguelem? Wychodząc z domu, nie zabrała ani swojego portfela, ani torebki. Zostawiła również ładowarkę do telefonu. Bez tych rzeczy na pewno nie oddaliłaby się zbyt daleko.
Nawet jeśli wcześniej z jakiegoś powodu zdarzało się Marcie zasiedzieć u znajomych, to zawsze dzwoniła wieczorem do rodziców, ponieważ wiedziała, że oni się o nią martwią. Jednak w sobotę nie zadzwoniła. Kolejne próby połączenia z nastolatką kończyły się fiaskiem. Jej komórka była wyłączona lub znajdowała się poza zasięgiem sieci. Od razu włączała się poczta głosowa. Podobnie o godzinie 22 i 22.30. Antonio, ojciec Marty, powiedział do swojej żony Ewy, że coś mu tam nie gra, że coś musiało się stać. Mama dzewczyny zaczęła obdzwaniać przyjaciółki swojej córki. Nikt jej nie widział tego wieczoru. Nikt nie wiedział, gdzie mogła się podziewać. Ktoś podał Ewie dwa numery do Miguela. Pod żadnym nie odbierał. Zaalarmowana przyjaciółka Marty przesłała rodzinie numer do Samuela, najlepszego przyjaciela Miguela. On odebrał od razu. Ewa powiedziała mu, że jej córka nie wróciła do domu, a ostatni raz była widziana właśnie z Miguelem. Samuel stwierdził, że chwilę wcześniej 19-latek zadzwonił do niego. Nie powiedział mu, co prawda, gdzie się obecnie znajduje, ale oznajmił, że spotkał się z Martą, którą odstawił pod jej blok dokładnie o północy. Gdy Ewa powtórzyła treść rozmowy swojemu mężowi, Antonio spojrzał na nią ze zdziwieniem. Przecież jeszcze nie wybiła północ. Pokazał jej swój zegarek. 23.05. Do północy, o której wspominał Samuel, brakowało prawie całej godziny. Po bezowocnym sprawdzeniu szpitali, kwadrans przed pierwszą, Antonio pojawił się na ulicy Leona 13. Nie bez powodu. To właśnie tam, na parterze bloku, przed którym zaparkował ojciec Marty, mieszkał Miguel. Podchodząc do zakratowanego okna, wciąż miał nadzieję, że może właśnie w tym miejscu odnajdzie córkę. Wewnątrz panowała jednak ciemność, a rolety były opuszczone. Zastukał w szybę. Raz, drugi, trzeci. I nic. Światło się nie zapaliło, a roleta nawet nie drgnęła. Wyglądało na to, że w mieszkaniu, w którym Miguel mieszkał razem ze swoim starszym, przyrodnim bratem Javierem, nikogo nie było. Zanim Antonio wrócił do domu, jego żonie udało się zdobyć kolejne numery telefonów. Okazało się, że były chłopak Marty miał co najmniej 6 komórek. Ewa wybrała jeden z nich i Miguel odebrał. Kobieta przedstawiła się. Powiedziała, że jej córka po spotkaniu z nim nie wróciła do domu. Usłyszała, jak 19-latek beznamiętnym głosem przedstawił dokładnie tę samą wersję, którą wcześniej usłyszała od Samuela. Że owszem, rozmawiali, a nawet pojeździli trochę po okolicy, ale około północy odstawił Martę pod jej blok. Nic więcej nie widział, bo odjechał, zanim dziewczyna weszła do klatki schodowej. Ewa wściekła się. Stanowczym tonem zapewniła chłopaka, że jeśli jej córka szybko się nie odnajdzie, to naśle na niego policję. W odpowiedzi Miguel po prostu rozłączył się bez słowa. Po tym telefonie rodzina rozpoczęła poszukiwania. Pomagało w nich wielu znajomych. Kilkuosobowe grupki jeździły po całej Sewilli. Rozwieszali plakaty ze zdjęciem. Sprawdzali parki i dyskoteki. Nic. Moja córka wciąż nie wracała, więc udałem się na policję, aby zgłosić jej zaginięcie. Wypełniłem stosowny formularz, ale policjanci powiedzieli mi, że jest jeszcze za wcześnie, aby rozpocząć poszukiwania. Że przecież jest sobotnia noc, więc Marta na pewno poszła na imprezę albo śpi u znajomych. Przyjęli zgłoszenia i kazali mi wrócić rano. O 5 nad ranem Antonio znów przyjechał na ulicę Leona 13. Towarzyszyło im wtedy kilka innych osób, biorących udział w poszukiwaniach. Rolety nadal były zasłonięte, ale przed blokiem stał skuter Miguela. Chłopak musiał być więc w domu, choć nadal nie odbierał żadnych telefonów. Drzwi otworzył Javier. Zaprosił wszystkich do środka. W przedpokoju stał Miguel. Miał spuszczoną głowę, a wzrok wbity w podłogę. Milczał jak grób, gdy ojciec Marty zadawał mu kolejne pytania. Gdzie ona jest? Gdzie ją zostawił? O której?
Zamiast 19-latka na wszystkie pytania odpowiadał jego brat i przedstawił wersję, którą wszyscy dobrze już znali. Około północy para rozstała się przed szklarzem, kilka metrów od domu dziewczyny. Zachowanie Miguela od razu wydało się bardzo podejrzane. Dlaczego zamiast niego odzywał się Javier? Dlaczego chłopak ani razu nie spojrzał na żadnych ze swoich gości? Było coś jeszcze, znacznie bardziej złowieszczego niż utrata mowy Miguela. Od razu po wejściu do mieszkania wszystkich uderzył bardzo silny zapach środków czyszczących, zwłaszcza wybielacza. Tak jakby gruntowne sprzątanie zakończyło się dosłownie przed chwilą. Ale kto sprząta tak intensywnie o 5 nad ranem? Wracając do samochodu, Antonio kolejny raz powtórzył, że coś tu nie gra i wszyscy jego towarzysze się z nim zgodzili. Grupa poszukiwawcza o swoich spostrzeżeniach postanowiła powiadomić policję. Ojciec Marty opowiedział o zapachu wybielacza i dziwnym zachowaniu chłopaka, który prawdopodobnie widział zaginioną jako ostatni. Podał jego nazwisko, adres i wszystkie numery telefonów. Poprosił o sprawdzenie, czy chłopak mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem nastolatki. W odpowiedzi usłyszał tylko, że oczywiście zrobią to wszystko, ale w poniedziałek. Bo był przecież niedzielny poranek. Większość policjantów miała wtedy wolne, a spędzenie nocy poza domem przez nastolatkę, nawet jeśli wcześniej nie uprzedziła o tym rodziców, nie było przecież żadną zbrodnią. Ich słowa bardzo mnie zabolały. Jak to? To policja nie pracuje w weekendy? Nie zamierzałem się jednak z nimi kłócić. Wiedziałem, że ucieka nam cenny czas i z każdą kolejną godziną szanse na odnalezienie mojej córki spadają. Co mam zrobić? Dokąd się udać? Gdzie jej szukać? Odczuwałem ból i byłem bezradny. O pomoc poprosiłem mojego szwagra. Także miał na imię Javier. Pojawił się w domu swojej siostry w niedzielne popołudnie. Od razu wyruszył na poszukiwania. Sprawiał wrażenie człowieka, który wie, co robi. Nic w tym dziwnego. W przeszłości służył w Guardii Civil. Hiszpańska Straż Obywatelska jest formacją paramilitarną, stanowiącą część sił i korpusów bezpieczeństwa Państwowego Królestwa Hiszpanii. Podlega bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa państwowego, a do jej zadań należy ochrona praw i wolności obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Wujek Marty swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do domu braci Carcanio. Zanim zapukał do drzwi ich mieszkania, postanowił porozmawiać z sąsiadami. Pytał, czy widzieli może ostatnio Miguela, z kim był i jak się zachowywał. Jeden z jego rozmówców zapamiętał dziwną sytuację. W nocy, z soboty na niedzielę, około 2:00, widział przez okno, jak do budynku wszedł Miguel. Pchał przed sobą pusty wózek inwalidzki. Inny sąsiad miał psa z chorym pęcherzem. Z tego powodu kilka razy w nocy musiał wyprowadzać go na krótki spacer. Podczas jednego z takich wyjść wziął ze sobą śmieci do wyrzucenia. Dokładnie o godzinie 1:50 przy osiedlowym śmietniku zauważył dwóch mężczyzn. Nie widział ich twarzy, ponieważ było ciemno. Dodatkowo mieli oni na głowie kaptury. Za to bardzo dobrze dostrzegł, że jeden z nich pchał wózek inwalidzki, a na nim jakiś czarny pakunek przypominający zwinięty dywan. Człowiek z psem pomyślał wtedy, że to dziwna pora na wyrzucanie takich śmieci. Ale skoro on sam wyrzucał śmieci o tej godzinie, to inni przecież także mieli do tego pełne prawo. Gdy wujek Marty po raz pierwszy zapukał do drzwi oznaczonych numerem 78, nikt mu nie otworzył. Dopiero nocne walenie pięścią spowodowało, że usłyszał odgłos przekręcanego w zamku klucza. Nie wiedział, kogo ujrzał w progu, bo nie znał żadnego z braci. Gdy stanęli przed nim obaj, od razu zorientował się, który z nich jest młodszy. Ten starszy zachowywał się agresywnie. Zaczął krzyczeć na mężczyznę, głośno przeklinać i obrażać go. Były oficer Guardii Civil nie miał jednak w zwyczaju pozwalać komukolwiek na takie traktowanie.
Chwycił gospodarza za gardło i błyskawicznym ruchem przycisnął do ściany. Przedstawił się grzecznie, a następnie sugestywnie zapowiedział, co może mu zrobić, jeśli zostanie do tego zmuszony. Podziałało. Starszy z braci natychmiast się uspokoił. Po chwili opowiedział dokładnie to samo, co wcześniej usłyszeli pozostali członkowie rodziny. Miguel rozstał się z Martą o północy, przed szklarzem. 19-latek potwierdził, że nic więcej nie wie na temat swojej byłej dziewczyny. Obaj zaprzeczyli, że w minioną noc wynosili ze swojego mieszkania cokolwiek, a już na pewno nie dywan na wózku inwalidzkim. Wujek Marty, wracając, zajrzał jeszcze do pojemników na śmieci, ale nie znalazł niczego, co mogłoby potwierdzić opowieści sąsiadów. Gdy pojawił się w domu swojej siostry, nie miał dobrych wieści. Jego zdaniem dwaj bracia kłamali jak z nut, co ewidentnie miało zdradzić ich zachowanie oraz nieświadome gesty. Bez owijania w bawełnę stwierdził, że jego siostrzenicy prawdopodobnie stało się coś bardzo złego, a ci dwaj, z którymi miał nieprzyjemność pogadać, wydawali się wiedzieć znacznie więcej niż mówili. O 19:00 Antonio trzeci raz pojawił się na posterunku policji. Tym razem w towarzystwie swojego szwagra. Nie wiadomo, czy brat jego żony miał na to jakikolwiek wpływ, ale policjanci w końcu postanowili wziąć się do roboty. Zaginięciem początkowo miał się zająć Wydział do Spraw Nieletnich, ale po zeznaniu, jakie złożył wujek dziewczyny, śledztwo natychmiast przekazano do Wydziału Kryminalnego. Od chwili pierwszego zgłoszenia zaginięcia mijało właśnie 17 długich godzin. Niedługo później do drzwi mieszkania braci zapukali funkcjonariusze. Na miejscu nie zastali jednak żadnego z nich. Otworzyła im kobieta, Maria Garcia. Przedstawiła się jako narzeczona starszego z braci. Pozwoliła policjantom rozejrzeć się po mieszkaniu bez wymaganego nakazu. Powiedziała, że spędziła w tym miejscu całą poprzednią noc. Uczyła się do egzaminu, a opuściła mieszkanie dopiero po 8 rano. To ewidentnie nie pasowało do zeznań ojca zaginionej, który już podczas pierwszego zgłoszenia powiedział policjantom o swojej wizycie pod oknem. W środku było zupełnie ciemno, tak jakby nikogo wewnątrz nie było. Maria zaprzeczyła jego słowom. Twierdziła przy tym, że przez całą noc paliło się światło w salonie, ponieważ inaczej nie mogłaby się przecież uczyć. Co więcej, nie słyszała, aby ktokolwiek w nocy pukał do okna. Słowa przeciwko słowom. Ale policjanci potrzebowali dowodów. Liczyli na to, że przesłuchanie Miguela pozwoli im poznać odpowiedź na pytanie, co się stało z Martą. 19-latek zeznał dokładnie to samo, co wcześniej mówił wszystkim, którzy pytali go o dziewczynę. Dodał tylko, że po rozstaniu przed szklarzem nie wrócił do mieszkania przy ulicy Leona 13. Pojechał prosto do domu rodziców swojej dziewczyny. Gdy zadzwonił do niego Samuel z wiadomością, że wszyscy szukają Marty, było już po północy. Może 15, może 20 minut. Miguel nie zmartwił się tym. Był przekonany, że jego była dziewczyna wkrótce da o sobie znać. Później położył się spać. Tylko dlaczego Samuel już o 23:00 powiedział matce Marty o tym, co rzekomo miało nastąpić o północy? Czyżby była to przygotowana wcześniej wersja, którą kolega Miguela zdradził zbyt wcześnie? On sam wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że Ewa musiała się przesłyszeć, bo on o niczym takim jej nie wspominał. Cała sprawa wydała się policjantom bardzo dziwna. Jednak w dalszym ciągu dopuszczano możliwość, że Marta po prostu uciekła z domu. O sprawie zrobiło się głośno i to w całym kraju. Głównie za sprawą rodziców, którym udało się nagłośnić zaginięcie córki za pomocą mediów społecznościowych. Antonio del Castillo otwarcie oskarżał policję o brak zaangażowania i wytykał popełnione przez nich błędy. Co więcej, publicznie wskazywał osobę, która jego zdaniem była odpowiedzialna za zniknięcie Marty. Wielu hiszpańskich dziennikarzy zgadzało się z nim. Coraz więcej prasowych artykułów wywierało presję na policji.
Media coraz częściej podkreślały, że głównym podejrzanym powinna być osoba, która widziała Martę jako ostatnia. A tą osobą był oczywiście Miguel. Dopiero 6 dni po zaginięciu nastolatki sprawdzono mieszkanie braci. Policjanci szukali plam oraz jakiegokolwiek materiału dowodowego. W środku było jednak bardzo czysto, niemal sterylnie. Środki chemiczne znajdujące się w detergentach użytych podczas sprzątania uniemożliwiły przeprowadzenie badań, w tym pobrania próbek DNA. Śledczy zarekwirowali wózek inwalidzki zmarłej kilka miesięcy wcześniej matki Miguela. Znaleziono na nim ślady biologiczne należące wyłącznie do Miguela. Badania za pomocą luminolu ujawniły dużą plamę krwi na podłodze w pokoju 19-latka. Próby jej wyczyszczenia wybielaczem uniemożliwiły jej zbadanie przez specjalistów, ale dały mocne podejrzenie, że w mieszkaniu tym doszło do przestępstwa. 4 dni później policja weszła do domu rodziców nowej dziewczyny Miguela. Z kosza na pranie wyciągnięto męską kurtkę. Ustalono, że nie tylko należała ona do Miguela, ale miał on ją na sobie w wieczór zaginięcia. Oddano ją do badań laboratoryjnych. Wyniki przyszły 13 lutego i nie pozostawiały żadnych złudzeń. Na poszewce kurtki znaleziono krew. Krew Marty. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że dziewczyna żyje, ale niestety potwierdziły się nasze najgorsze obawy. Po zapoznaniu się z dowodami, chłopak załamał się i przyznał do popełnienia zbrodni. Zeznał, że tamtego dnia oboje byli u niego w mieszkaniu. Nagle ich rozmowa przerodziła się w kłótnię. Wtedy posunął się za daleko. Chwycił za ciężką, szklaną popielniczkę i z całej siły uderzył nią Martę w głowę. Nastolatka upadła na podłogę. Mocno krwawiła. W pewnym momencie przestała się ruszać. Wtedy spanikował. Zadzwonił do swojego przyjaciela, a ten obiecał mu pomóc. Samuel przyjechał do niego pół godziny później. Razem zaczęli zacierać ślady zbrodni. W nocy ciało dziewczyny załadowali na skuter i zawieźli na pobliski most. Podczas wizji lokalnej Miguel pokazał policjantom, w którym miejscu ciało Marty wrzucili do rzeki. Śledczym wydawało się, że cała sprawa została rozwiązana, a ciało zamordowanej 17-latki wkrótce zostanie odnalezione. Ale wtedy nastąpił nagły zwrot. I jak się miało niedługo okazać, wcale nie ostatni. Jeszcze tego samego dnia Miguel został aresztowany i oskarżony o dokonanie zabójstwa. Dzień później informacje o tym podały wszystkie hiszpańskie dzienniki. Wtedy Miguel powiedział, że podczas wizji lokalnej kłamał. Następnie przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Okoliczności śmierci dziewczyny pozostawały te same, ale w zacieraniu śladów zbrodni miał brać udział ktoś jeszcze. Marta nie została wywieziona skuterem, ale samochodem. Kierowca nie był pełnoletni. Miał niespełna 15 lat i ksywkę Kuko. Chłopaka natychmiast zatrzymano. Podczas przesłuchania zeznał, że przyjaźnił się nie tylko z Miguelem i Samuelem, ale i z Martą. Gdy w sobotni wieczór 24 stycznia złożył niezapowiedzianą wizytę Miguelowi, na podłodze w pokoju zauważył zwłoki Marty. Spanikował i chciał uciec, ale w drzwiach zatrzymał go Javier, starszy brat Miguela. Zagroził, że jeśli komukolwiek zdradzi, co właśnie zobaczył, skończy tak samo jak ona. Brat Miguela trafił do aresztu. Miał jednak mocne alibi. W noc morderstwa był w swoim barze, który prowadził. Po jego zamknięciu pojechał do innego baru. Spotkał się ze znajomymi i wypił kilka drinków. Do domu wrócił o 4 nad ranem. Nie było w nim Miguela. Drzwi otworzyła mu Maria. Niedługo później poszli spać. Jego zeznanie podważało 2 inne. Marii, która twierdziła, że całą noc była sama i się uczyła, oraz ojca Marty, który był przekonany, że w mieszkaniu nikogo nie było, a światło było zgaszone. Co więcej, po sprawdzeniu telefonu Javiera okazało się, że tamtego wieczoru pomiędzy 21 a 22 wykonał 4 połączenia.
Wszystkie wykonał będąc w pobliżu swojego mieszkania, a nie ze swojego baru, jak sam twierdził. Było to o tyle ważne, że umiejscawiało go w pobliżu miejsca zbrodni i to już po tym, jak została ta zbrodnia popełniona. Według operatora sieci komórkowej z telefonu Marty wysłano SMS-a kilka minut po 20. W tym czasie z pewnością była ona w tym samym miejscu co Javier. Gdy jej przyjaciółka próbowała zadzwonić do niej 20 minut później, ktoś odrzucił połączenie, a następnie wyłączył komórkę. Śledczy byli przekonani, że w tym czasie 17-latka już nie żyła, a jej komórka znajdowała się wtedy w rękach sprawcy. Javier i Maria zostali aresztowani. Policja miała już 4 podejrzanych, ale w dalszym ciągu nie była w stanie ustalić, co tak naprawdę stało się z Martą i gdzie ukryto jej zwłoki. Całą sprawę jeszcze bardziej zagmatwał Miguel. Choć wcześniej przyznał się do dokonania zabójstwa, wkrótce, po raz kolejny, zmienił wersję wydarzeń. Tym razem jako sprawcę wskazał nam swojego 15-letniego przyjaciela. Byli we troje. W pewnym momencie wyszedł z pokoju, a gdy po jakimś czasie do niego wrócił, zobaczył, że Marta leży martwa na podłodze. Jej spodnie były opuszczone do kostek. Na dziewczynie leżał 15-latek, który wciąż trzymał swój nóż przy jej gardle. Na szyi dziewczyny owinięty był kabel elektryczny. Trzecia wersja. Nagłe uderzenie popielniczką w głowę zmieniło się w duszenie i gwałt. Także sprawca był zupełnie inny. Takiej wersji zaprzeczył Kuko, co nie zdziwiło policjantów. On też wycofał swoje wcześniejsze słowa. Tym razem stwierdził, że tamtej soboty, 24 stycznia, w ogóle nie był w domu Miguela, a do przedstawienia takiej wersji przemocą zmusili go przesłuchujący policjanci. Tuż po przedstawieniu nowej wersji wydarzeń, Miguel oświadczył, że on też chce opowiedzieć o wszystkim jeszcze raz. Tym oto sposobem przedstawił śledczym 4. już wersję. Już nie był tylko świadkiem gwałtu, ale także czynnie w nim uczestniczył. Podobnie jak w samym morderstwie. Zmienił się również sposób pozbycia się zwłok. Ciało nie wylądowało w rzece, ale w pojemniku na śmieci, owinięte w 2 czarne foliowe worki i wywiezione z mieszkania wózkiem inwalidzkim. Niczym dywan, co było zgodne z pierwszymi zeznaniami sąsiadów Miguela. Javier i Maria zostali oskarżeni o składanie fałszywych zeznań oraz ukrywanie przestępstwa oraz zacieranie śladów. A następnie oboje zostali zwolnieni z aresztu. Sędzia uznał, że ich rola w zbrodni była najmniejsza, więc mogą oni poczekać na swój proces we własnym domu. W areszcie pozostał Samuel, który usłyszał te same zarzuty. Dlaczego on także został zwolniony? Odpowiedź na to pytanie odkryli hiszpańscy dziennikarze. Dowiedzieli się oni, że Maria była córką jednego ze znanych andaluzyjskich polityków. Sugerowano więc, że w przypadku tej pary zadziałały po prostu wpływy i znajomości. Miguelowi i Kuko, poza zarzutami, jakie usłyszała pozostała trójka, dołożono gwałt i zabójstwo. Prokuratura była przekonana, że dysponuje mocnymi dowodami, a wszyscy oskarżeni z pewnością wylądują w więzieniu. Pierwszy sądzony był 15-letni Kuko. Z racji swojego wieku, jego rozprawa odbyła się przed sądem dla nieletnich. Zgodnie z hiszpańskim prawem, jako osoba niepełnoletnia, nie mógł zostać skazany na więcej niż 6 lat zamknięcia w ośrodku dla młodocianych przestępców oraz dodatkowe 3 lata nadzoru. Zeznał w sądzie, że tamten sobotni wieczór spędził w domu, a do przyznania się do winy został zmuszony przez przesłuchujących go policjantów. Funkcjonariusze zaprzeczyli jego słowom. Jako dowód prokurator przedstawił dane dostarczone przez operatora sieci, które wskazywały jasno, że około północy chłopak wykonał kilka połączeń telefonicznych, będąc na ulicy Leona 13, czyli w pobliżu miejsca zbrodni. 24 marca 2011 roku oskarżony nieletni został uznany winnym jedynie składania fałszywych zeznań i zacierania śladów. Sędzia podkreślił, że jeśli nie znaleziono zwłok, to trudno o przekonujące dowody na to, że w ogóle doszło do gwałtu i morderstwa.
a już na pewno nie wystarczają do tego, aby uznać, że przestępstw tych dopuścił się oskarżony. Wyrok, jaki usłyszał 15-latek, spotkał się z potępieniem hiszpańskiej opinii publicznej. 3 lata zamknięcia w ośrodku dla nieletnich. Do części wyroku zaliczono okres, w którym ten chłopak przebywał w areszcie, a to oznaczało, że zostanie zwolniony przed upływem roku. W październiku 2011 roku rozpoczął się główny proces dorosłych oskarżonych. Powołano 90 świadków i 14 biegłych. Akta liczyły ponad 6 tysięcy stron. Rozprawy relacjonowało 150 dziennikarzy z 40 redakcji. Miguel upierał się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że nie chciał zabić swojej byłej dziewczyny. Co więcej, próbował całą winę za tę tragiczną w skutkach kłótnię zrzucić na ofiarę. Marta miała zmuszać go do tego, aby porzucił swoją obecną dziewczynę i wrócił do niej. Zagroziła mu nawet, że jeśli tego nie zrobi, to poinformuje ją o wszystkich jego zdradach. To dlatego się zdenerwował, stracił nad sobą kontrolę. To dlatego chwycił za popielniczkę i w przypływie złości uderzył nią Martę. Zaprzeczył przy tym, że był obecny przy porzuceniu zwłok. Mieli to zrobić Samuel i Kuko, a on w tym czasie czyścił ślady w mieszkaniu. Pozostali oskarżeni do niczego się nie przyznali. Zaprzeczyli oskarżeniom, twierdząc, że zostali do tego zmuszeni, ponieważ policja chciała jak najszybciej zamknąć całą sprawę. Proces zakończył się 29 listopada. Do więzienia trafił tylko Miguel na 20 lat. Pozostałych uniewinniono. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że przedstawione przez prokuraturę dowody były niewystarczające i nie można było wykazać ponad wszelką wątpliwość, że ktokolwiek poza Miguelem brał udział w zabójstwie. Byłem zdruzgotany tym, że mieszkam w kraju, w którym wymiar sprawiedliwości jest daleki od zadowalającego. Prokurator zapewnił mnie, że dysponuje na tyle mocnymi dowodami, że żaden z nich się nie wywinie. Tymczasem okazało się, że gdyby zabójca mojej córki sam się nie przyznał, on także zostałby uniewinniony. Ciała Marty do tej pory nie odnaleziono, choć policja podejmowała kilkanaście prób jego zlokalizowania. 29 kwietnia 2013 roku jedno z kolejnych miejsc zdradził odsiadujący swój wyrok Miguel, a przy tym kolejny raz zmienił wersję wydarzeń. I to tak bardzo, że opinia publiczna długo nie mogła wyjść z szoku. To nie on zamordował Martę, ale jego brat, który wcześniej został uniewinniony. Według nowej wersji przeprowadził Martę do mieszkania. Po pewnym czasie zostawił ją samą w pokoju i poszedł pomóc Javierowi wywiesić pranie. Wtedy bracia pokłócili się między sobą. Powodem awantury był kredyt hipoteczny. Javier potrzebował pieniędzy, ale był już zadłużony w banku, więc namówił brata, aby to on wziął kredyt na siebie. Miguel nie miał stałej pracy, a więc Javier sfałszował zaświadczenie o jego zarobkach. Był tylko jeden problem. Miguel nie miał pieniędzy na spłatę rat. Nie zapłacił nawet tej pierwszej. Gdy bank zagroził zajęciem mieszkania, Javier się wściekł. Ich kłótnia przerodziła się w rękoczyn. Krzyki i odgłosy walki usłyszała Marta. Wybiegła z pokoju. Próbowała rozdzielić braci. Wtedy Javier wyciągnął z zapaska pistolet i jego kolbą kilka razy uderzył dziewczynę w skroń. Ciężko ranna 17-latka wróciła do pokoju, gdzie upadła, a po chwili zmarła. Wtedy przyszedł Kuko, ale gdy zobaczył, co się właśnie wydarzyło, uciekł. Bracia umieścili ciało dziewczyny na wózku inwalidzkim, a następnie przenieśli je do samochodu Javiera. To on prowadził. Miguel jechał za nim na swoim skuterze. Po pewnym czasie skręcili w lewo w okolice starej farmy. Zwłoki wrzucili do głębokiego rowu i przysypali gruzem. Następnego dnia o tej nowej wersji zdarzeń mówiły wszystkie hiszpańskie media. Skazany za zabójstwo Marty oskarżył o jej śmierć własnego brata.
Policja najpierw dokładnie sprawdziła wskazane przez niego miejsce porzucenia ciała, a następnie uznała nową wersję wydarzeń za niedokładną, niewiarygodną i całkowicie zmyśloną. Choć okazało się, że wspomniany kredyt został rzeczywiście zaciągnięty, nic nie wskazuje na to, że sama zbrodnia wyglądała tak, jak opisał ją poprzedniego dnia skazany 2 lata temu sprawca. 3 lata później Miguela w więzieniu odwiedził ojciec Marty. Błagał go o wskazanie miejsca, gdzie znajdują się szczątki jego córki, tak aby rodzina mogła je wreszcie odpowiednio pochować. Ta wizyta nic nie dała. Miguel stwierdził, że nie wie, bo to nie on wywiózł z mieszkania zwłoki. W kwietniu 2021 roku policja, analizując jeszcze raz całą sprawę, doszła do wniosku, że nie wszystko podczas przeprowadzonego śledztwa zostało wykonane tak, jak należało. Okazało się, że nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie wtedy dawała technologia komórkowa. Ówcześni detektywi wystąpili do operatorów sieci wyłącznie o dane wykonanych połączeń oraz wysłanych wiadomości tekstowych i takie dane otrzymali. Wykazy dostarczone przez operatorów stwierdzały jedynie, z jakiego miejsca podejrzani odbierali i nawiązywali połączenia oraz skąd SMS-owali. Nie poproszono jednak o głębsze analizy, choć takie dane były w roku 2009 jak najbardziej dostępne. Podejrzani nie musieli używać swoich komórek, a jedynie mieć zasięg. Stacje przekaźnikowe i tak rejestrowały ich logowania do sieci. Zebranie tych danych wskazałoby, gdzie tamtej nocy byli i w jakich kierunkach się przemieszczali. Policjanci nigdy tego nie zbadali. Śledczy postanowili naprawić ten błąd. Okazało się, że aktualnie można było namierzyć tylko jeden telefon ze wszystkich tych, jakich w roku 2009 używali podejrzani. Komórka Miguela wciąż znajdowała się w więziennym depozycie. Telefon zabezpieczono i przekazano biegłym do analizy. Od tego czasu do opinii publicznej nie przedostały się jakiekolwiek informacje o wynikach tych badań. Należy więc chyba przypuszczać, że odzyskane dane nadal są analizowane. Być może w końcu na tej podstawie uda się ustalić, gdzie sprawcy wywieźli zwłoki zamordowanej nastolatki. Ojciec Marty nadal szuka ciała swojej córki na własną rękę. Pomagają mu bliscy i rodzina. Na razie bez rezultatu, więc wciąż bez odpowiedzi pozostaje najważniejsze pytanie w tej sprawie. Gdzie jest Marta? Sprawa Birgit Meyer. Serial dokumentalny przedstawiający kulisy śledztwa nosi tytuł Zaginięcie Birgit Meyer. Od samego rana we wtorek 15 sierpnia 1989 roku 20-letnia Jasmin miała złe przeczucia. Jej matka, Birgit, nie odbierała od niej telefonu. Mimo że po 6 powinna być już dawno na nogach. Gdy kobiety rozmawiały ze sobą poprzedniego wieczoru, Birgit oznajmiła córce, że o 7 rano następnego dnia pojedzie do sklepu meblowego. Chciała kupić szafki kuchenne do swojego nowego domu, do którego miała się przeprowadzić za niespełna miesiąc. Ta przeprowadzka była wynikiem ugody rozwodowej pomiędzy Birgit i jej mężem. W zamian za opuszczenie ich wspólnego domu w Brittlingen, niedaleko Luneburga, Harald Meyer zgodził się jej zapłacić około 1 000 000 marek. 41-letnia Birgit nie chciała tego rozwodu. Od ponad 20 lat był dla niej całym światem. On jednak nie odwzajemniał tych uczuć. Po latach powiedział, że tak naprawdę do ożenku zmusił go jego konserwatywny ojciec. Powodem była nieplanowana ciąża Birgit. Harald Meyer zawsze bardziej dbał o własną karierę zawodową niż o rodzinę. Gdy poznał Birgit, był zaledwie 22-letnim szeregowym pracownikiem pod upadającej drukarni. 20 lat później sam miał wielką firmę drukarską, w której zatrudniał ponad 400 pracowników i grube miliony na koncie. Poza tym kilka luksusowych samochodów, okazały jacht oraz liczne kochanki na boku. Mieszkał sam, w okazałym domu na przedmieściach Luneburga. W poniedziałek 14 sierpnia, krótko przed telefonem Jasmin do matki, Harold odwiedził Birgit.
przywiózł jej papiery rozwodowe do podpisania. Porozmawiali przez 20 minut, a potem odjechał. To dlatego Jasmin zadzwoniła do ojca, kiedy nie mogła skontaktować się z matką. Skoro widział się z nią jako ostatni, być może kobieta powiedziała mu coś o ewentualnej zmianie swoich planów. Nie było tajemnicą, że 41-latka bardzo źle znosiła ten rozwód. Do tego stopnia, że zaczęła bardzo intensywnie zaglądać do kieliszka. A w alkoholowych imprezach u znajomych coraz częściej szukała odskoczni i zapomnienia. Może podczas ich spotkania powiedziała Haraldowi, że ma zamiar spędzić noc poza domem. Ojciec Jasmin nie był tego pewny, ale podejrzewał, że tak. Dobrze pamiętam, że gdy ją odwiedziłem tamtego wieczoru, moja żona była w doskonałym nastroju, a co najważniejsze, była zupełnie trzeźwa, co ostatnio stanowiło prawdziwą rzadkość. Miała na sobie nową, bardzo elegancką bluzkę i mocny, wyjściowy makijaż. Zapytałem, czy wybiera się może na jakąś randkę. Jej kokieteryjne milczenie oraz tajemnicze uśmieszki odebrałem jako potwierdzenie moich domysłów. Jego słowa nie uspokoiły córki. Matka zawsze mówiła jej o wszystkich, nawet o planowanych randkach. Dlaczego w takim razie nie wspomniała córce o nocnym wyjściu, gdy ze sobą rozmawiały? Poza tym, rano miała jechać do sklepu i była z tego powodu bardzo podekscytowana. Czyżby wyjechała znacznie wcześniej niż planowała? Zaniepokojona córka postanowiła to sprawdzić osobiście, tak dla świętego spokoju. 20 minut później przyjechała taksówką pod dom swojej matki. Samochód Birgit stał na podjeździe, a więc jeszcze nie wyjechała. Szklane drzwi na patio były otwarte. Znak, że kobieta nadal jest w domu. Gdy go opuszczała, zawsze szczelnie wszystko zamykała. Tylko dlaczego nie odebrała żadnego z telefonów? W ułamku sekundy przez głowę Jasmin przeleciało wiele myśli. Może jest czymś bardzo zajęta? A może przewróciła się i straciła przytomność? A może dopiero wróciła z imprezy i położyła się spać? Pierwszym sygnałem, że coś jest nie w porządku, był jeden z kotów Birgit, który spacerował po trawniku przed domem. Kobieta nigdy nie wypuszczała swoich zwierzaków na zewnątrz, ponieważ bała się, że uciekną. Drugim znakiem były wciąż zasłonięte okna. Odsłonięcie ich było pierwszą czynnością, jaką rano wykonywała Birgit zaraz po wyjściu z łóżka. Tymczasem sypialnia była pusta. Jasmin natychmiast zadzwoniła na posterunek policji, aby zgłosić zaginięcie swojej matki. Chwilę później 20-latka wykonała telefon do oddalonego o blisko 40 km Hamburga, do swojego wujka. Nie tylko dlatego, że Wolfgang Zilaw był rodzonym bratem Birgit. Przede wszystkim dlatego, że od wielu lat zajmował się zawodowo podobnymi sprawami, ponieważ był szefem tamtejszego policyjnego wydziału kryminalnego. Kiedy nagle znika osoba dorosła, istnieją cztery możliwe przyczyny tego faktu. Pierwsza to tak zwane wyjście po papierosy, po którym człowiek nie wraca do domu przez kolejne 30 lat albo nawet nigdy. Druga to nieszczęśliwy wypadek, z dala od miejsca zamieszkania. Trzecia, samobójstwo popełnione w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. I wreszcie czwarta, przestępstwo. Wujek obiecał swojej siostrzenicy, że poruszy niebo i ziemię, aby tylko dowiedzieć się, gdzie jest kobieta. Natychmiast zadzwonił do swojego odpowiednika w Luneburgu i poprosił, aby dom jego siostry został przez śledczych potraktowany jako miejsce zbrodni. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie stwierdzili w domu żadnych oznak włamania, walki ani przemocy. Nie było żadnych przewróconych mebli, potłuczonych przedmiotów ani śladów krwi. Brakowało jedynie torebki, okularów i dokumentów. Na stole w salonie stała pusta butelka po alkoholu i dwa kieliszki. Na jednym z nich były ślady szminki. I tylko na nim znajdowały się odciski palców. Oczywiście należały do Birgit. Drugi kieliszek był zupełnie czysty. Tak jakby osoba z niego pijąca robiła to w rękawiczkach.
Choć Wolfgang upierał się, że jego siostra mogła zostać porwana, detektywi mieli swoje własne teorie. Jedną z nich była ucieczka, na przykład do Meksyku, ponieważ tam mieszkała jej dawna przyjaciółka. Gdy do niej zadzwoniono, stwierdziła, że od dłuższego czasu nie kontaktowała się z Birgit. Życiowy dramat zaginionej, związany z jej rozwodem i koniecznością wyprowadzki z jej rodzinnego domu, sprawił, że śledczy zaczęli się skłaniać do tego, że ta kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania, aby popełnić samobójstwo. Istnieją policyjne statystyki dotyczące osób zaginionych, którzy nigdy się nie odnajdują. I prawdę mówiąc, zdecydowana większość z nich nie padła ofiarą przestępstwa. Choć ich rodzinom wydaje się to zwykle nieprawdopodobne, zdarza się, że takie osoby po prostu nie chcą zostać odnalezione. Nie mieliśmy pojęcia, co zaszło w domu tej kobiety, dlatego musieliśmy sprawdzić wszystkie możliwości, nawet te, które jej rodzina uznała za absurdalne. Wolfgang robił, co tylko mógł, aby wywrzeć jakikolwiek nacisk na lokalną policję. Wykorzystując swoją wysoką pozycję w policyjnych strukturach, wciąż dopytywał o postępy śledztwa. Sugerował nowe rozwiązanie, podsuwał tropy do sprawdzenia. W odpowiedzi słyszał zwykle, żeby się nie martwił, bo detektywi mają wszystko pod kontrolą. Jak się miało później okazać, wszystkie te zapewnienia były tylko pustymi słowami. Tak naprawdę miały jedynie sprawić, aby Wolfgang dał im spokój, ponieważ w tym samym czasie policjanci mieli znacznie większe problemy na głowie. 4 tygodnie wcześniej i 20 kilometrów dalej, w lesie państwowym Gerde, doszło w krótkim odstępie do 2 podwójnych zbrodni. Na leśnych ścieżkach zginęły 2 pary. Policjanci podejrzewali, że było to dzieło seryjnego zabójcy. Na podstawie zeznań świadków sporządzono jego portret pamięciowy oraz wyznaczono wysoką nagrodę za wskazanie sprawcy. A mimo to sprawa, którą bardzo interesowały się niemieckie media, wciąż stała w miejscu. Zbrodnie z lasu Gerde wstrząsnęły lokalną społecznością. Ludzie wpadli w panikę, a dziennikarze nie pozostawili na policji suchej nitki. Wytykano detektywom błędy i nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa. Wkrótce wybuchł dodatkowo ogromny skandal, kiedy okazało się, że 2 para z lasu zginęła dokładnie w chwili, gdy policjanci przeszukiwali pierwsze miejsce zbrodni, zaledwie 500 metrów dalej. A mimo to żaden z nich nie usłyszał kilku wystrzałów z broni palnej zabójcy. Wolfgang z doświadczenia wiedział, że tak głośne zbrodnie, zwłaszcza te wciąż niewyjaśnione, zawsze skupiają na sobie całą uwagę policji. Więc gdy okazało się, że śledczy odłożyli sprawę zaginięcia jego siostry w kąt, uznając, że w tym wypadku nie doszło do popełnienia przestępstwa, specjalnie go to nawet nie zdziwiło. Tym bardziej, że policja definitywnie wykluczyła, aby zniknięcie tej kobiety było w jakikolwiek sposób związane z zabójstwem z lasu Gerde. Pod koniec sierpnia, dokładnie 2 tygodnie po zaginięciu kobiety, na poczcie w Hamburgu został odnaleziony dowód osobisty należący do Birgit Meyer. Dokument dotarł do głównej placówki pocztowej wraz z listami wyciągniętymi ze skrzynki w północno-zachodniej części miasta. Policja ustaliła, że musiał zostać do niej wrzucony dzień wcześniej. Po przebadaniu dowodu okazało się, że były na nim wyłącznie odciski palców zaginionej. Śledczy natychmiast uznali, że znalezisko było znakiem życia od poszukiwanej kobiety. Jej córka była całkowicie odmiennego zdania. Do chwili znalezienia dowodu wciąż wierzyła, że jej matka wróci do domu. Nagle stało się dla nich jasne, że prawdopodobnie tak się już nigdy nie stanie. Podobnego zdania był także jej wujek. Uważał on, że dowód wrzucił do skrzynki porywacz jego siostry. Niejako wymusił na policji, aby o tym niecodziennym znalezisku poinformować poprzez media opinię publiczną. Może ktoś zauważył podejrzanego mężczyznę kręcącego się przy skrzynce pocztowej. Może jakiś przechodzień zauważył, jak wrzuca on do skrzynki coś, co przypominało rozmiarem dowód osobisty.
Niestety, telewizyjne apele nic nie dały. Na policję nie zgłosił się żaden świadek. Brat zaginionej nie dawał za wygraną. Jako szef Wydziału Kryminalnego w Hamburgu miał duże wpływy i znajomości. Przez 6 kolejnych tygodni domagał się natychmiastowego rozpoczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko jego siostrze. W końcu dopiął swego. 2 miesiące po zaginięciu jego prośby zostały w końcu spełnione i niemal od razu śledczy znaleźli głównego podejrzanego. Nie tylko odpowiedzialnego ich zdaniem za zniknięcie kobiety, ale także za jej zabójstwo. Dziwnym trafem nagle zaczęli uważać, że Birgit mogła zostać zamordowana. Zaczęliśmy szukać motywu. Podstawowe pytanie brzmiało, kto odniósł korzyści na tej zbrodni. Uważaliśmy za istotne, że w razie rozwodu mąż musiałby wypłacić żonie prawie 1 000 000 marek. To był bardzo ciekawy trop, za którym warto było podążyć, aby znaleźć motyw. A co jeśli wolał ją zabić, żeby zaoszczędzić te pieniądze? Harald Meier został wezwany na przesłuchanie. Przepytywano go około 8 godzin. W pewnym momencie rozmowa z policjantami przerodziła się w otwartą awanturę, podczas której mąż zaginionej zaczął być wprost oskarżany o dokonanie zbrodni. Śledczy próbowali zmusić mężczyznę do przyznania się. Harald nie dał się złamać. Uparcie powtarzał to, co tuż po zaginięciu swojej żony powiedział córce. Owszem, widział się z Birgit dzień wcześniej, ale gdy wychodził, jego żona była w doskonałym nastroju i prawdopodobnie szykowała się na randkę. Wyśmiał podejrzenia policjantów, że mogło mu chodzić o pieniądze. I szybko sprowadził śledczych na ziemię. Może dla nich 1 000 000 marek to była ogromna kwota, ale nie dla niego. Mniej więcej taką kwotę to on dostawał każdego roku jako zwrot podatku. Śledczy nie rezygnowali. Przedstawili podejrzanemu inną wersję zdarzeń. Według detektywów mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Birgit za dużo wypiła. Pokłócili się, bo nie chciała rozwodu. Chciała go uderzyć. On próbował się bronić, więc ją odepchnął. Straciła równowagę, upadła i uderzyła głową o podłogę. Gdy zorientował się, że jego żona nie żyje, spanikował. Pod wpływem chwili postanowił pozbyć się ciała, więc wywiózł zwłoki i ukrył je gdzieś. Nie wytrzymał. Doprowadzony do ostateczności, krzyczał do policjantów, żeby przestali świrować. Następnie wrócił do domu, ponieważ bez dowodów śledczy nie mogli go aresztować. Następnego dnia dokładnie przeszukano jego samochód i jacht. Nie znaleziono jednak niczego, co łączyłoby Harolda ze zniknięciem Birgit. Zbadano również hipotezę mówiącą, że porwanie kobiety oraz jej ewentualne zabójstwo mogło być zemstą za pracę jej brata w policji. Wolfgang w latach 80. odniósł ogromne sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną. Jego zespół rozbił kilka najgroźniejszych gangów w Hamburgu, co bardzo szeroko komentowano wówczas w niemieckiej telewizji. Ale i w tym przypadku nie znaleziono żadnych powiązań. Wydawało się, że policja robi wiele, aby odkryć prawdę o tym, co się wydarzyło. A mimo to jej brat wciąż miał wrażenie, że policja nie robiła wszystkiego. Co więcej, czuł z ich strony otwartą wrogość do jego osoby. Wyczuwało się, że z jednej strony dużo robią i tylko źle to idzie, ale z drugiej strony, za każdym razem, kiedy ich o coś pytałem, zawsze odbierali to jako moją ingerencję w ich śledztwo. Wciąż karmili mnie frazesami: spokojnie, znajdziemy pana siostrę. Chciałem, żeby robili więcej, żeby byli otwarci na wszystkie tropy, żeby dotarli do osób, które mogły coś wiedzieć. Wolfgang wciąż starał się pomagać śledczym, ale czynił to w taki sposób, aby policjanci nie byli tego świadomi. Nie chciał ich jeszcze bardziej nastawiać przeciwko sobie. Nie informując ich o tym, zgłosił się do popularnego niemieckiego programu telewizyjnego, coś na wzór naszego magazynu 997. Po emisji odcinka poświęconego tej sprawie, policjanci z Luneburga odebrali ponad 100 zgłoszeń.
Jedno z nich wydawało się być wyjątkowo interesujące. Koleżanka zaginionej zadzwoniła do nich z ważną informacją. Jakiś czas wcześniej Birgit opowiedziała jej, że na imprezie u swoich sąsiadów poznała pracującego u nich blondwłosego ogrodnika. Mężczyzna miał być kochankiem swojej pracodawczyni, ale bardzo podobał się także Birgit. Do tego stopnia, że dzień przed swoim zaginięciem zadzwoniła ona do swojej koleżanki ponownie. Tym razem, aby pochwalić się, że idzie na randkę z ogrodnikiem i zrobi wszystko, aby odbić kochanka swojej sąsiadce. To był ważny trop, na który wszyscy czekali. Po sprawdzeniu okazało się, że ten 40-letni ogrodnik nazywał się Kurt Werner Wichmann, a jego policyjna kartoteka od dawna pękała w szwach. Pochodził z patologicznej rodziny i jako dziecko trafił do rodziny zastępczej. W młodości leczony psychiatrycznie. Opisywany przez lekarzy jako niezwykle agresywny i narcystyczny. Zanim osiągnął pełnoletność, za kilka napadów na kobiety trafił do zakładu poprawczego dla młodzieży, z którego uciekł. W roku 1970 został skazany na 5,5 roku więzienia za napad i zgwałcenie autostopowiczki. Wichmann został wezwany na przesłuchanie. Przybył na nie w skórzanych rękawiczkach. Poproszony, aby je zdjąć, odmówił. Tłumaczył, że ma grzybice. Śledczy pozwolili mu w nich pozostać. Zapytany o swoją znajomość z Birgit, przyznał, że kilka razy spotkał ją na imprezie u ludzi, dla których pracował jako ogrodnik. Opisał ją jako wiecznie pijaną i próbującą go za wszelką cenę poderwać. On jednak nigdy jej nie ulegał, ponieważ miał kochającą żonę, której nie chciał zdradzić. Najbliższy kontakt z Birgit miał wtedy, kiedy po jednej z imprez odprowadził ją do domu. Według jego własnych słów kobieta była tak pijana, że nie mogła iść. Pomógł jej, biorąc Birgit na ręce. Wniósł ją do domu i położył do jej łóżka. Na nic więcej nigdy sobie nie pozwolił. Policjanci uwierzyli w każde jego słowo i puścili go wolno. Tylko Wolfgang miał co do niego złe przeczucia. Przeglądając jego akta, odniósł wrażenie, że ten człowiek byłby zdolny do zrobienia krzywdy jego siostrze. Swoimi obawami podzielił się z detektywami. W odpowiedzi usłyszał, że to ich śledztwo, a on to sobie może rządzić, ale u siebie, w Hamburgu. Przeczytałem jego akta od deski do deski. Było wiele powodów, dla których powinni mu się bliżej przyjrzeć. Miał pokaźną kartotekę. Siedział w więzieniu za ataki na kobiety. Poprosili go o alibi, a on im powiedział, że był na spacerze z psem. To przecież nie jest żadne alibi. Tłumaczyłem im, że już bardziej podejrzany to on nie mógł być. Nie chcieli mnie w ogóle słuchać. Policjanci znów swoją uwagę skierowali na męża zaginionej. Przez kilka kolejnych miesięcy robili dosłownie wszystko, aby udowodnić, że to właśnie on stał za tym tajemniczym zniknięciem. Po tym, jak śledczym nie udało się go o nic oskarżyć, sprawa utknęła w martwym punkcie. Ostatecznie została odłożona na półkę i pozostała tam przez następne 3 lata, do lutego 1993 roku. Sytuacja zmieniła się, gdy nowym nadkomisarzem Wydziału Kryminalnego Policji w Lüneburgu został Klaus Werner. Brat Birgit wspominał później w wywiadzie, że był to jedyny w tamtym czasie policjant, który starał się płynąć pod prąd. Wolfgang skontaktował się z nim i przedstawił swój własny punkt widzenia na temat zaginięcia jego siostry. Po zapoznaniu się z całą sprawą, Werner od razu stwierdził, że zdecydowanie więcej poszlak wskazuje na Wichmanna niż na męża zaginionej. Nadkomisarz, choć miał na głowie bardzo trudną i tajemniczą sprawę seryjnego zabójcy z lasu Gerde, niejako wymusił na prokuraturze okręgowej ponowne wznowienie śledztwa. W tym razem nie w sprawie zaginięcia, ale zabójstwa. Głównym podejrzanym po raz pierwszy stał się Wichmann.
3,5 roku po tajemniczym zniknięciu żony bogatego biznesmena, prokuratura wydała w końcu nakaz przeszukania domu, posiadłości, miejsca pracy oraz wszystkich samochodów należących do człowieka podejrzanego o przyczynienie się do zaginięcia kobiety. Policjanci zjawili się w jego domu 24 lutego 1993 roku. Na miejscu osobiście dowodził nimi nadkomisarz Werner. Drzwi otworzyła mu żona Wiśmana. Kobieta grzecznie poinformowała, że jej mąż jest w pracy, ale powinien wrócić lada moment. Nadkomisarz uważał, że osoba podejrzana powinna być obecna w trakcie przeszukania domu, więc postanowił cierpliwie poczekać. Gdy po godzinie Wiśman nadal nie pojawiał się w domu, nadkomisarz postanowił go pospieszyć. Aby to zrobić, po prostu do niego zadzwonił. Poinformował, że policja jest już w jego domu, że Wiśman jest podejrzany o popełnienie poważnego przestępstwa i za chwilę rozpocznie się przeszukanie całej posiadłości. Na koniec dodał, że woleliby to zrobić w jego obecności, więc uprzejmie poprosił gospodarza o jak najszybszy przyjazd. Wiśman oczywiście zapewnił, że będzie za niespełna 10 minut. Mówił, że jest już w drodze. Policjanci odczekali te 10 minut, później kolejne i jeszcze następne. Po 2 godzinach wszyscy zdali sobie sprawę, że podejrzany już nie przyjedzie do swojego domu. Wiśman uciekł, czym tylko potwierdził, że podejrzenia brata Birgit były słuszne. Podejrzany o popełnienie morderstwa w trakcie przeszukania jego domu musi być pod kontrolą policji. To podstawowa sprawa, przecież to logiczne. Nie rozumiem, dlaczego nie wysłali kogoś do jego pracy, aby tam go przypilnować. Przecież to był potencjalny zabójca, może nawet seryjny. A oni do niego zadzwonili i poprosili o przyjazd. To się w głowie nie mieści. Gdyby moi ludzie postąpili w taki sposób, natychmiast bym ich zwolnił. Podczas przeszukania funkcjonariusze trafili na zamknięty na klucz pokój. Mieścił się na strychu, a jego drzwi były obite dźwiękoszczelnym materiałem. Zdaniem żony podejrzanego, tylko Wiśman miał do niego dostęp. Policjanci nazwali go sekretnym pokojem. Aby się do niego dostać, wyważyli drzwi. Z pozoru wyglądał jak zwykły pokój na poddaszu. Stolik, telewizor, kanapa, półka na książki. Jednak już wkrótce okazało się, że pomieszczenie zawiera w sobie mnóstwo ukrytych schowków i tajnych skrytek, a w nich wiele podejrzanych przedmiotów. Broń, amunicja, kajdanki, liny, taśmy i łańcuchy. Poza tym sprzęt medyczny, taki jak strzykawki, igły oraz buteleczki ze środkami do obezwładniania ludzi. Była też kamizelka, jakiej myśliwi używają podczas polowań na leśne zwierzęta. W jej kieszeni znajdowały się kajdanki, a na nich ciemnoczerwona plama, przypominająca wyschniętą krew. Stało się wtedy oczywiste, że następnym krokiem musi być odnalezienie tego człowieka. Rozpoczęły się aktywne poszukiwania. Ale niemiecka policja popełniła przy tym kolejne poważne błędy. Choć wpisano go na listę osób poszukiwanych, przy jego nazwisku nie dodano jednak informacji, że jest on podejrzany o popełnienie przestępstwa kryminalnego. Nie wydano również ani listu gończego, ani nakazu aresztowania. Nie urządzono na niego policyjnej obławy. Te błędy dały o sobie znać już na początku marca. Wiśman został wtedy zatrzymany przez patrol drogowy do rutynowej kontroli. Policjanci z drogówki sprawdzili jego nazwisko w bazie danych. Otrzymali informację zwrotną, że zatrzymany kierowca jest osobą poszukiwaną. Wiśman szybko znalazł wytłumaczenie. Stwierdził, że kilka dni wcześniej wymknął się z domu, aby pojechać do swojej kochanki. I że to jego rozhisteryzowana żona zgłosiła na policji jego zaginięcie, choć zostawił jej list, że wyjechał do pracy i niedługo wróci. Dodał, że właśnie jedzie do domu i gdy będzie już na miejscu, wyjaśni wszystko swojej żonie. Poprosił przy tym policjantów o dyskrecję i nieinformowanie swoich przełożonych, że właśnie go odnaleźli. Funkcjonariusze oczywiście się zgodzili. Ich zdaniem Wiśman miał poważne kłopoty w życiu prywatnym, ale przecież nie był przestępcą. Zdradzając własną żonę, nie popełnił zbrodni.
5 marca policja przeprowadziła drugie przeszukanie na posesji Wiśmana. Tym razem z użyciem wykrywaczy metali. Sprowadzono także psy, wyspecjalizowane w poszukiwaniu zwłok. Sprawdzając hałdę usypanej ziemi, wykrywacz metalu oszalał. Okazało się, że w tym miejscu Wiśman zakopał samochód. Po jego wykopaniu i oczyszczeniu dopuszczono do niego psy. Gdy tylko znalazły się one przy bagażniku, zaczęły głośno szczekać. Choć bagażnik był zupełnie pusty, policjanci byli przekonani, że wcześniej musiały się w nim znajdować ludzkie zwłoki. Psy wyczuły coś również na tylnym siedzeniu, na którym znaleziono ślady zaschniętej krwi. Choć był to niewątpliwie sukces policji, śledczy wciąż popełniali kolejne błędy. Jednym z tych większych było zrezygnowanie ze stałej obserwacji domu podejrzanego. Wiśman pojawił się w nim na Wielkanoc. Spędził w nim nie więcej niż kwadrans. Zabrał kilka swoich rzeczy, a gdy wychodził z domu, żona zapytała go, co teraz zamierza zrobić. Odpowiedział jej, że lepiej dla niej, jeśli nie będzie tego wiedzieć. Kilka dni później na jednej z wiejskich dróg w okolicach miasta Heilbronn doszło do wypadku. Zderzyły się ze sobą dwa samochody. Na miejsce szybko przyjechała policja. Spisała protokół. Sprawdzono tożsamość kierowcy, który ten wypadek spowodował. Był nim Kurt Werner Wiśman, nadal figurujący w rejestrze jako osoba poszukiwana. Jeden z policjantów był na tyle dociekliwy, że postanowił zajrzeć do bagażnika jego auta. Znalazł w nim rozmontowany karabin maszynowy, kilka rewolwerów oraz amunicję. Niemiecka ustawa o kontroli broni palnej nakazywała tymczasowe zatrzymanie posiadacza. Wiśman został przewieziony na posterunek policji. Milczał na temat tego, skąd ma broń i co zamierzał z nią zrobić. Jako że nie miał on pozwolenia na posiadanie broni palnej, został aresztowany i przewieziony do więzienia w Heimsheim. Dopiero 5 dni później policja z Lüneburga została powiadomiona, że poszukiwany przez nich mężczyzna znajduje się w areszcie. Nadinspektor Werner poinformował wtedy służbę więzienną, że wyśle po Wiśmana swoich ludzi, ponieważ ten człowiek może być odpowiedzialny za dokonanie zbrodni, ponieważ na terenie jego posiadłości znaleziono wiele niepokojących przedmiotów. I tu nastąpił kolejny błąd. Jeszcze tego samego wieczoru więzienny strażnik poinformował Wiśmana, że następnego dnia odwiedzą go policjanci z Lüneburga, aby zadać mu kilka pytań związanych z przeszukaniem jego domu. Gdy rankiem do więzienia przyjechał nadinspektor Werner, żadnego pytania nie zdążył już zadać. Okazało się, że w nocy Wiśman powiesił się na pasku od spodni, którego nie zabrano mu chwili przyjęcia do więzienia. Dlaczego? Nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nagle okazało się, że główny podejrzany odebrał sobie życie. Niemieckie prawo nie pozwala na to, aby osoby zmarłe były przedmiotem śledztwa kryminalnego. Nie można ich o nic oskarżyć, nie można za nic skazać. Cała sprawa została więc natychmiast wstrzymana, a kilka dni później całkowicie zamknięta z powodu śmierci podejrzanego. Dowody aż krzyczały, że to on, ale już nie żył, więc policja ogłosiła, że to koniec. Tymczasem los mojej siostry nadal pozostawał nieznany. W roku 2002, czyli 13 lat po zaginięciu, brat Birgit przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nie zamierzał jednak spocząć na laurach, zajmując się domowym ogródkiem lub podróżując po świecie wzorem innych niemieckich emerytów. Zamiast tego Wolfgang przysiągł sobie, że zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę spotkało Birgit. Swojej umierającej matce obiecał, że odnajdzie siostrę. W tym celu skrzyknął kilku kumpli, także emerytów jak on. Ale nie byli to zwykli emeryci. W skład jego drużyny weszli były szef Krajowego Urzędu Śledczego w Hamburgu, były policyjny psycholog oraz emerytowany prawnik, wciąż mający dostęp do policji.
Przez wiele lat drobiazgowo sprawdzali wszelkie tropy, szukali wskazówek, badali nawet najmniejsze ślady. 10 lat później zespołowi Wolfganga zaczęło sprzyjać szczęście. Nowym szefem policji w Lüneburgu został jego dawny kolega, Robert Kruse, który po zapoznaniu się ze sprawą zaginięcia postanowił się zaangażować. Na jego polecenie utworzono specjalną grupę śledczą o kryptonimie Iterum. To łacińskie słowo oznacza jeszcze raz lub ponownie. W skład grupy weszli także zdeterminowani emeryci. Brat Birgit wiedział, że takiej okazji nie może zaprzepaścić, bo już więcej może się ona nie powtórzyć. Szybko okazało się, że większość dowodów rzeczowych znalezionych w domu Wiśmana zostało zniszczonych tuż po zamknięciu śledztwa. Bardzo niedobrze, ale było i światełko w tunelu. Na liście zniszczonych dowodów nie było kajdanek zawierających ślady krwi. Okazało się, że w 1993 roku zostały one wysłane do Instytutu Medycznego w Hamburgu, ale z jakiegoś powodu nigdy tam ich nie zbadano. Pojechaliśmy tam i na miejscu okazało się, że te kajdanki nadal tam są, po 20 latach. Czy krew na nich należała do mojej siostry? Jeśli tak, to byłby to ostateczny dowód na to, że wytypowany przez nas sprawca był odpowiedzialny za jej zaginięcie. Wysłałem do Hamburga materiał porównawczy, pochodzący od mojej siostrzenicy i niecierpliwie czekałem na wyniki badań. Kilka tygodni później Wolfgang otrzymał potwierdzenie. Krew na kajdankach należała w 100% do Birgit. Do rozwiązania pozostała jeszcze najważniejsza zagadka. Gdzie Wiśman ukrył jej zwłoki? Wszyscy członkowie grupy przypuszczali, że ciało kobiety może być ukryte na terenie posiadłości sprawcy. Jeśli Wiśman zakopał tam samochód, w którym przewoził zwłoki, to dlaczego nie miałby tego samego zrobić z ciałem? Prokuratura okręgowa, choć bardzo niechętnie, latem 2017 roku wydała w końcu nakaz kolejnego przeszukania. Gdy ekipa przybyła na miejsce, okazało się, że sekretny pokój Wiśmana pozostał przez te wszystkie lata nietknięty. Nowy właściciel domu nigdy tam nie zajrzał, ponieważ nie miał kluczy do drzwi. Jego ciekawość nie była aż tak wielka, aby zmusiła go do dostania się do tego pokoju siłą. Wewnątrz wciąż znajdowały się kasety wideo, których policja nigdy nie sprawdziła. Okazało się, że Wiśman nagrał na nie telewizyjne programy kryminalne poświęcone zaginięciu Birgit. Ale to nie wszystko. Były tam także reportaże związane z niewyjaśnionymi nigdy zabójstwami w lesie Gerde. Dlaczego Wiśman tak bardzo interesował się tymi sprawami? Czyżby była to jego robota? Wkrótce powiązań z lasem znaleziono więcej. Na terenie posesji wykopano ponad 400 różnych przedmiotów. W zdecydowanej większości były to części damskiej odzieży, okulary, buty, torebki. Była także lornetka oraz koszyk piknikowy, dokładnie takie, jakie należały do ofiar z lasu Gerde, a których nie znaleziono na miejscu zbrodni. Na podstawie tych znalezisk śledztwo w sprawie dwóch podwójnych zabójstw z lasu zostało wznowione. Tym razem z Wiśmanem jako jednym z podejrzanych. Później w samochodzie jednej z ofiar znaleziono kilka włosów Wiśmana. Na razie policyjne śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Ale to temat na zupełnie inny, nie mniej ciekawy odcinek. Wróćmy jednak do sprawy Birgit. Wszystkie niepokojące znaleziska świadczyły otwarcie o tym, że były właściciel tego domu mógł być odpowiedzialny za bardzo wiele innych zaginięć i zabójstw. Odkopane przedmioty udostępniono na stronie internetowej policji. Wiele z nich zostało rozpoznanych przez świadków oraz ofiary napaści, które miały szczęście przeżyć spotkanie z zabójcą. Jednak wciąż nigdzie nie było ciała. Uwagę Wolfganga przykuł garaż, a właściwie znajdujący się w nim kanał. Był jakiś dziwny, zbyt płytki jak na kanał. Miał zaledwie 80 cm głębokości, a powinien mieć co najmniej 180. Czyżby zawierał drugie dno?
Czyżby właśnie tam ukryte były szczątki jego siostry? Na miejsce natychmiast sprowadzono psy specjalistyczne. Nawiercono kilka otworów, ale psy nie wyczuły charakterystycznego zapachu. Inspektor prowadzący śledztwo doszedł do wniosku, że to jednak zły trop. Wkrótce cała akcja została zakończona. Chcieliśmy odnaleźć ciało, ale nie udało nam się. Psy niczego nie wykryły. Wiedziałem jednak, że ja się tak łatwo nie poddam. Wolfgang nie odpuścił. Nie udało mu się jednak uzyskać kolejnego nakazu przeszukania. Skontaktował się więc prywatnie z właścicielem domu. Przedstawił mu całą sytuację. Gospodarz pozwolił mu przekopać garaż według własnego uznania, bez nakazu. Zapewnił nawet, że postara się o to, aby całej ekipie nie zabrakło gorącej kawy i ciastek. Mąż Birgit wynajął firmę wyspecjalizowaną w odwiertach i wykopach, aby mieć pewność, że jej pracownicy swoją robotę wykonają należycie, zapłacił im trzykrotną stawkę i dołożył sporą premię. Datę prywatnych poszukiwań wyznaczono na 29 września 2017 roku. Nawiercono kilka nowych otworów testowych, aby sprawdzić, co znajduje się pod spodem. Nic, był tam tylko piach. Kopano więc coraz głębiej i nagle wyjęto z otworu coś, co przypominało patyk. Po jego dokładnym obejrzeniu okazało się, że była to kość strzałkowa. Jak najbardziej ludzka. Później wyciągnięto kolejne kości. Natychmiast zadzwoniono po antropologa. W obecności eksperta dokonano pogłębienia wykopu. Centymetr po centymetrze, stale sprawdzając położenie ciała w kanale. Ostatecznie ustalono, że sprawca najpierw spuścił do kanału głowę, potem zgiął nogi, a następnie całe ciało z wielką siłą wcisnął do wykopanego przez siebie otworu. Na koniec całość zalał betonem. Na miejsce przybyła policja z Lüneburga, aby zabezpieczyć szczątki i zabrać je do badań. W trakcie okazało się, że w czaszce ofiary wciąż znajdował się pocisk wskazujący na przyczynę śmierci. Postrzał w tył głowy. Badania DNA potwierdziły, że kości należały do Birgit. Po ponad 28 latach zaginiona kobieta została w końcu odnaleziona. Brat Birgit przypuszcza, że jego siostra została najpierw porwana przez Wiśmana z własnego domu, a następnie przewieziona do jego sekretnego pokoju. Nie wiadomo, ile czasu mogła w nim spędzić i jak traktował ją oprawca. Nie udało się także ustalić, czy Birgit została zastrzelona tuż po porwaniu, czy może dopiero po kilku dniach, a może po kilku miesiącach. Dzięki błędom popełnionym przez niemiecką policję, sprawca nie tylko uniknął odpowiedzialności za swoją zbrodnię, ale jednocześnie zabrał ze sobą do grobu tajemnicę, którą brat ofiary próbował rozwikłać przez blisko 3 dekady. Rodzina Birgit Meyer nigdy nie pogodziła się z tym, co ją spotkało. Dziś wszyscy jej krewni żyją nadzieją, że kobieta zmarła szybko, a przed swoją śmiercią nie cierpiała. Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego platformy Netflix o tytule Zaginięcie Birgit Meyer oraz reportaży telewizyjnych stacji NDR i ARD. Wykorzystano również informacje zawarte na stronach internetowych magazynów Spiegel i Express. Odcinek powstał na podstawie książki Michaela Sheridana oraz filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez platformę Netflix, kanał Sky Crime oraz irlandzką telewizję RTE. Wykorzystano również doniesienia prasowe z dzienników The Irish Times i Independent oraz raport końcowy Komisji Irlandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego o tytule Gdzie jest Marta, dostępnego na platformie Netflix oraz artykułów prasowych El País, La Razón i Diario de Sevilla, opublikowanych na hiszpańskim portalu Criminalia.